Zacząć to umiem porządnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Temat, który mieliśmy poruszać, jest dla mnie, powiedzmy wprost, za trudny. Tak? Bo Eucharystia dla mnie jest tematem trudnym osobiście. Jestem codziennie od wielu lat, ale to nie znaczy, że mam coś bardzo głębokiego do powiedzenia na ten temat. Natomiast chciałbym jednak dojść do tematu Eucharystii, w ogóle do jakiegoś spotkania z Bogiem, z troszkę jakiejś dalszej perspektywy. Pozwólcie, że zacznę z takiego bardzo ogólnego, od ogólnego stwierdzenia. Będziemy zmierzać do tego czasu oddanego Panu Bogu, między innymi na Eucharystii, nie tylko na Eucharystii. Pierwszą rzecz muszę dzisiaj przypomnieć, bo jakbyśmy o tym zapominali, że istnieje obiektywna prawda, że istnieje obiektywne dobro, że istnieje również obiektywne szczęście, że ktoś jest szczęśliwy albo nie jest szczęśliwy, niezależnie od tego, co on sobie o tym myśli. I coś jest dobre lub nie jest dobre, niezależnie od tego, co ktoś o tym myśli czy mówi, prawda? Tak więc istnieje obiektywna rzeczywistość, to nam świat zresztą od wielu lat próbuje podważyć, wmawiając, że wszystko jest relatywne, że to wszystko zależy i już gdzieś tam pamiętamy z Pisma Świętego oczywiście, pamiętamy Piłata, to już jest prawda, prawda? I jest prawda. I teraz druga bardzo ważna rzecz, to jest ta, że człowiek musi, każdy z nas, musi podjąć w życiu jedną bardzo ważną decyzję. Musi, wielu jej nie podejmuje przez całe życie, albo przynajmniej nie uświadamia sobie, że ją podjęło nie w tą stronę, w którą trzeba. Decyzja o tym, czy ja jestem na tym świecie stworzeniem, czy jestem kreatorem, stwórcą, panem życia. I od tego zależy tak naprawdę wszystko. Jeżeli ja w pokorze uznam, że jestem stworzeniem, to cała moja aktywność pójdzie w tą stronę, żeby rozpoznać plan Stwórcy, obiektywnie dla mnie najlepszy i iść tą drogą. Niestety świat nas oczywiście zachęca do kreatywności, do tego, że my rzekomo jesteśmy bogami i sami sobie możemy wszystko ustalić, nawet to, kim jesteśmy, zauważmy. Przecież jestem obiektywnie kimś, no na pewno jestem obiektywnie facetem, jest to zapisane w każdej komórce mojego ciała poprzez chromosomy XY. A świat mówi, że możesz się przerobić. Możemy się zrobić kobietę, jak masz pieniądze, trochę ci obetniemy, trochę ci tam podrasujemy hormonalnie, zmienimy metrykę, będziesz kobietą. Oczywiście jest to oszukiwanie człowieka. Ja w tym momencie nie jestem ani homofobem, ani przeciwnikiem ludzi o zaburzonej orientacji psychoseksualnej. Przeciwnie. W trosce o nich mówię, że oni są obiektywnie jacyś i mężczyzna jest obiektywnie mężczyzną. Jeżeli ma kłopoty psychicznego zaakceptowania siebie w roli mężczyzny, to czemu pomóc? Trzeba dać terapię, żeby siebie odnalazł, żeby powrócił do siebie samego, bo tylko wtedy może być szczęśliwy. Tak? Bo szczęście jest organicznie związane z faktem bycia sobą. Im będziemy bardziej sobą, czyli tym, kim Pan Bóg nas stworzył, a nie tym, co my sobie wymyśliliśmy, tak? Im będziemy bardziej sobą, tym będziemy szczęśliwsi. A jesteśmy wszyscy stworzeni po to, żeby być szczęśliwymi. I tutaj pozwólcie jeszcze na początek, że ja rozróżnię trzy pojęcia. Pojęcie przyjemności, pojęcie zadowolenia, tam satysfakcji i pojęcie szczęścia. Bo te pojęcia są totalnie powszechnie mylone. Otóż w ciele możemy przeżyć przyjemność. I tak, przyjemności wynikają, jako to jest reakcja na bodźce, tak? Bodziec, reakcja. Przyjemności, przykrości, bo one idą w parze, tak? Może być i coś przyjemne, czy przykre, ciepło, zimno, tak? Smacznie, niesmacznie. I przyjemności są, kończą się, wyczerpują się w wymiarze ciała. I one są ważne, bo każdy z nas powinien zażywać przyjemności, ale po to mamy rozum, żeby przyjemności selekcjonować. I te przyjemności, które są zgodne ze mną, czyli kiedy pozostaję sobą, należy zażywać. Ja w tym momencie nawet się troszkę bardziej utwierdzam w byciu sobą, czyli byciu tym, kim być powinienem. Natomiast przyjemności, które są sprzeczne z moją naturą, należy odrzucać. I po to mamy rozum. Prawda?
Co nie znaczy, że te przyjemności sprzeczne z naturą nie mogą być przyjemne. Oczywiście, że mogą być przyjemne, mogą być nawet bardzo przyjemne, ale nie prowadzą, nie dają pożytku, ponieważ prowadzą do zniszczenia siebie samego. Przestaję być sobą. Odchodzę do tej wizji drugiej, o której tam wspomniałem, tylko króciutko, że ja sam kreuję swoje szczęście. Zażywam łajdac, jest mi przyjemnie, nazywam sobie to szczęściem i ja lepiej wiem od Boga. On mówi, prawda, nie zabijaj, a ja zabijam. On mówi, nie cudzołóż, a cudzołóż i tak dalej, prawda? Bo ja jestem kreatorem, ja decyduję, co jest dla mnie dobre. Nie odkrywam, tylko wymyślam. To jest ogromnie niebezpieczne. I też zauważmy, że ogromnie powszechne, że ludzie chcą kreować swoje życie, swoje szczęście, swoje wszystko. Tak? A więc ciało kończy się na przyjemnościach. I jeszcze jedną rzecz ważną trzeba dodać, że przyjemności powodowane bodźcami zewnętrznymi, tymi samymi będą coraz słabsze. Prawo znużenia mówi, że te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Czyli przyjemnościami można się znudzić, a nie można się nasycić. Zacznę, jak wielu ludzi planuje swoje szczęście poprzez zażywanie przyjemności na prawo i na lewo. Prawda? Mało tego, no, przykładowo w sferze seksualnej. Ilu ludzi goni za przyjemnościami seksualnymi, szukając z nich szczęścia? To jest oczywiście merytoryczny błąd. Na pewno, obiektywnie go nie znajdą. Natomiast to znajdą na pewno, obiektywnie, malejące reakcje na bodźce. Aż w końcu nie starczy bodźców, no bo gdzieś trzeba silniejsze bodźce sobie zadawać, żeby w ogóle coś reagowało, prawda? Więc to kończy się impotencją. To jest normalna droga wszystkich, którzy weszli na ścieżkę szukania szczęścia w cudzysłowie, bo to nie jest żadne szczęście, poprzez przyjemność. Ale przyjemność jest dobra, należy jej zażywać, tylko rozumiem selekcjonować. Oczywiście mamy tą wskazę grzechu pierworodnego, że mamy pokusę zażywania niegodziwych przyjemności, sprzecznych z naturą. Czyli do tego rozumu jeszcze musi być dołączona wyćwiczona wola, która pozwala mi, mimo że pokusa jest, odrzucić niepożyteczną przyjemność, mimo że jest bardzo przyjemna. Jeżeli to, co mówię w tej chwili, to tak troszkę szkolnie brzmi, ale jeżeli to będzie w nas uświadomione, to nam będzie dużo łatwiej niż wejść na tą dobrą ścieżkę mimochodem. Jeżeli my jasno widzimy, że to jest złe, to jest wynaturzenie i ja w to nie wchodzę, nawet traktuję to niewchodzenie jako teren wzrostu samego siebie, to wtem zadaniowo niejako traktuję selekcję przyjemności na dobre i złe i wchodzenie w dobre, odrzucanie złych. Jeżeli to potraktuję zadaniowo, jako element mojego osobistego czasu, to wtedy to idzie dużo łatwiej, niż ogólnie postaram się być przyzwoitym, prawda? Kiedy to jest nienazwane, kiedy to jest niekonkretne. Wchodzimy piętro wyżej na teren zadowolenia. Skąd się bierze zadowolenie? Zadowolenie, satysfakcja, radość. To się bierze z wymiaru psychicznego, wyższego niż cielesny, gdzie mamy plany. Zobaczmy, zwierzę nie może planować, co zje jutro na obiad na przykład. Więc nie może być zadowolone. Jeśli pies merda ogonkiem, to znaczy, że jest zadowolony. Jest mu z jakiegoś powodu przyjemnie, bo do tego to jest dostępne dla niego, ale zadowolenie jest dla niego już niedostępne, bo nie miał planów. I teraz znowu ten sam problem, co z przyjemnościami. Spełnienie planów, oczekiwań, marzeń zawsze wywołuje zadowolenie, radość, satysfakcję. Ale spełnienie planów złych, niegodziwych, sprzecznych z naturą powoduje zadowolenie i satysfakcję, ale niszczy nasze szczęście, bo nas oddala od naszej własnej natury. Tak? Od siebie samego oddala. Nie jestem wtedy sobą, jeżeli zażywam łajdackie, mam plany, na przykład mam plan, że co tydzień zdradzę żonę z inną kobietą. Udaje mi się, nie wydało się, nikt o tym nie wie, ja jestem się bardzo zadowolony, no bo mam przyjemność, mam frajdę, mój plan się udaje, prawda? Chytry jestem, inteligentny, tak sobie wszystko ustawiłem. Ale tak naprawdę no się niszczę. Bo w naturze człowieka nie leży cudzołóstwo, prawda, co jest określone jednoznacznie przykazaniem i nie ma co z tym właściwie dyskutować. Tak? To jest obiektywne. To, że cudzołóstwo obiektywnie niszczy człowieka, jest niepodważalne. Ktoś może to negować, ale tego nie da się podważyć. Tak jak przykazanie nie zabijaj, mówi, że w naturze człowieka nie leży zabijanie, jest obiektywna prawda. I znowu ktoś może to lekceważyć, tą prawdę, ale nie zlekceważy skutków lekceważenia tej prawdy, znaczy nie likwiduje skutków lekceważenia prawdy, że zabijanie go zniszczy, prawda? Czy ktoś
tak jak czy ktoś wierzy w grawitację, czy nie wierzy w grawitację, jak wyjdzie z balkonu z czwartego piętra, to zleci. Niezależnie od tego, co on sobie myślał na ten temat. Prawda? I także, takie, ja, przepraszam, takie myślenie jest inżynierskie, ale celowo tak to przedkładam, żebyśmy potrafili się w tym zrelatywizowanym potwornie świecie poruszać, prawda? Porozumiewać pewne rzeczy. I znowu należy odrzucać zadowolenia i satysfakcje, które są sprzeczne z naszą naturą, prawda? Czyli należy unikać planów sprzecznych z naturą, marzeń sprzecznych z naturą. Przecież rzesze dziewczyn marzy o karierach sprzecznych z macierzyństwem, czyli z naturą. Wielu mężczyzn, nawet żyjących w małżeństwach, marzy o różnych karierach, które rozwalają rodzinę. Marzy, że będzie, nie wiem, konkretny przykład sprawi, że wystartuje w Iron Man, no wiemy, co to jest, tak? Tam najczęściej w morzu zimnym jeszcze pływają, ileś tam mile chyba, potem 180 km na rowerze, wsiada z roweru i leci 42 km, z tymi 190 tam ileś metrów, maraton, prawda? I jeżeli myślisz, jak on w tym wystartuje, bo może nawet wygra, to będzie szczęśliwy, będzie spełniony, będzie zadowolony, będzie radosny, jak wygra, będzie bardzo radosny, ale nie będzie szczęśliwy, bo spełniło mu się oczekiwanie, więc to jest tylko ten poziom psychiczny. I dopiero piętro wyżej, w wymiarze duchowym, tam można przeżyć maraton. I teraz szczęście jest zarysowane dla wymiaru duchowego. I w zasadzie tylko jest jedno źródło szczęścia. To jest relacja istoty obdarzoną wymiarem duchowym z drugą istotą obdarzoną wymiarem duchowym. Najwyższa z możliwych relacji to jest taka, w której ja siebie umniejszam, tą drugą stronę uwiększam, tak? Ja siebie bezinteresownie daję temu drugiemu, a taka relacja nazywa się miłością. Czyli jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Na jakiej linii? Nie człowiek-piesek, bo tam nie ma wymiaru duchowego. Czyli może być człowiek-człowiek i człowiek-Bóg. I nie ma innego źródła szczęścia. My możemy sobie nazywać szczęściem. Siadam przed kominkiem zimą, zacieram ręce, mówię, jestem szczęśliwy, tak? Byłem głodny, zjadłem sobie tam, nie wiem, kabanosa czy jakim tam golonkę. Mówię, jestem szczęśliwy, tak? Chciałbym się pić, się napiłem, jestem szczęśliwy. Nie. To jest bałagan językowy, ale jest mi przyjemnie, albo jestem zadowolony, bo planowałem i mi się udało, prawda? I teraz, wchodząc w ten wymiar duchowy, powiedziałem bardzo trudną rzecz. Panowie, zwłaszcza trudną dla mężczyzn. Dlaczego wiara w to, że miłość jest jedynym źródłem szczęścia, jest dla mężczyzn taka trudna? Co my najchętniej robimy? To, co lubimy i co nam dobrze idzie, tak? A że lubimy walczyć z materią i dobrze sobie z materią radzimy, to my się spełniamy, proszę zauważyć, spełniamy w boju z materią. Zdobędę wszystkie 8000 zimą, będę szczęśliwy. Nie będzie szczęśliwy, będzie bardzo zadowolony. Stoję na najwyższym podium mistrzostw świata, dziennikarze przychodzą pytać, jak się czujesz, jestem szczęśliwy. Znowu, nieprawda. Jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany. Jestem bardzo radosny, bo spełnił mi się bardzo, bardzo, bardzo trudny plan. Tylko jednemu na świecie mógł się spełnić, akurat mi się spełnił. Prawda? I teraz my mężczyźni, którzy mamy takie talenty do materii, i którym, no, nazwijmy po imieniu, walka z materią sprawia frajdę. Każdy z nas, walcząc z jakimś żywiołem, pokonując jakieś swoje ograniczenia, przekraczając się fizycznie również, przeżywa niesamowitą frajdę. A w związku z tym, że najchętniej robimy to, co lubimy, to my bardzo chętnie uciekamy w materię. To jest podstawowe zagrożenie dla szczęścia mężczyzny, że spocznie na tym poziomie drugim, nie wejdzie na poziom trzeci, duchowy, w tej relacji miłości, w którym, powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy kiepscy. W tworzeniu relacji miłości my nie mamy talentu, jesteśmy słonie w sklepie z porcelaną. Na szczęście Pan Bóg wiedział, że jesteśmy słonie w sklepie z porcelaną, w związku z tym stworzył nam pomoc potrzebną. Kobieta jest po to, żeby nas nauczyła kochać. Nie po to, żeby zarobiła ze mną na życie, dorobiła, tylko żeby nas nauczyła kochać. I jest jeszcze jedno narzędzie, które pozwala kobiecie naprawdę faceta nauczyć kochać. To jest, jak ja to mówię, instytucja zakochania. Jak facet się zakocha, to mimo, że kochał rower, 5 godzin dziennie jeździł, potem pucował szmatką przez 2 godziny, spał z ręką na rowerze, zakochał się, zapomniał o rowerze. Zapomniał, że ma rower w ogóle.
I w tym momencie ona ma szansę odwrócić uwagę faceta od materii ku człowiekowi. Żeby zaczął teraz się poświęcać nie dla materii, nie dla idei, nie dla sprawy jakiejś tam firmy czy czegokolwiek, tylko poświęcać się dla człowieka. I to jest, to zakochanie jest taką niesamowitą szansą, że mężczyzna przekroczy siebie. Kobieta nie musi przekraczać siebie, żeby być szczęśliwa. A mężczyzna musi. Kobieta ma wszystko, co jest potrzebne do relacji w sobie. Empatia, wrażliwość, to wszystko. Tęsknota do relacji jest w kobiecie naturalna. A jeszcze dodatkowo ma jakby wrodzoną gotowość do poświęcenia się dla człowieka. Czyli kobieta może dla relacji się poświęcać, czyli kobieta pierwotnie jest zdolna do miłowania. Oczywiście to się ujawnia w relacji z dzieckiem w sposób absolutnie naturalny i genialny, prawda? Ale tak, więc mówię, kobieta jest jakby gotowa, zdolna do szczęścia poprzez rację. Ale napotyka na trudność, zostaje faceta, który no, chce rąbać drewno. Chce walczyć z żywiołami, prawda? I ona ma go sobie nauczyć miłości, żeby z nim mogła być szczęśliwa. Dzisiaj ludzie tego powszechnie nie rozumieją. Kobiety nie chcą uczyć mężczyzn, bo przecież dorosły powinien umieć. Mężczyźni, jeśli nie chcą uczyć od kogoś, to mnie baba będzie uczyć. Jesteśmy zablokowani w drodze do własnego szczęścia. No i jest to rzeczywiście trudne, ale ja wierzę, że jeżeli mężczyzna to zrozumie, to nie będzie dla niego dyshonorem uczyć się od żony relacji miłości. Bo nie jest dyshonorem dla mężczyzny, który ma firmę fantastyczną, najlepszą na świecie i zatrudnia tam księgową, bo on się na księgowości nie zna i zatrudnia księgową, płaci, ona mu to robi i jest okej. I tak samo on powinien dojść do tego, że wchodzi w małżeństwo i zatrudnia żonę do kształtowania relacji, bo on się akurat na tym nie zna. Na innych rzeczach się zna, inne ogarnia, ale na tym nie. To jest chyba najtrudniejsze dla mężczyzny, żeby uznał relację miłości za cel życia. Bardzo łatwo jest nam za cel życia postawić cele materialne. A to jest mylenie troszkę pojęć, bo żebyśmy te dziecka z kąpielą nie wylali. Zadaniem mężczyzny, zadaniem jest zbudowanie domu, odpędzenie nieprzyjaciela, obrona przed nieprzyjacielem i to zarówno tym napastnikiem fizycznym, jak i zagrożeniami psychicznymi, ale dostarczenie pożywienia do domu to jest zadanie mężczyzn. Bardzo chlubne zadanie, za które należy się wdzięczność, któremu ma poświęcić dużo czasu i energii, ale to jest tylko zadanie. I bardzo wielu mężczyzn kończy na zadaniu. Jest zgorzkniałym, że oto żona nie podziwia go za to, że on zarabia na życie, że on zbudował dom, że załatwił wakacje dobre dla dzieci i tak dalej. Tylko jeszcze ciągle narzeka, że go za mało w domu jest. Więc to jest nasza wielka trudność. Ale nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić. To jest na razie tylko naświetlenie sprawy. Przy czym jeszcze jedną rzecz dopowiedzmy o tych relacjach międzyludzkich. Zaraz przejdziemy do Pana Boga, o którym mieliśmy dzisiaj trochę powiedzieć. Otóż te relacje międzyludzkie muszą być ułożone według ściśle określonego porządku, według ścisłej hierarchii. I to taką hierarchię, i to można bardzo łatwo udokumentować, posługując się Pismem Świętym. Coś nam przeszkadza troszeczkę? Otóż można bardzo łatwo, posługując się Pismem Świętym, pokazać, że ta relacja nie jest wymyślona przeze mnie. Spośród relacji międzyludzkich, w ogóle najwspanialszą relacją, zawierającą największą potencję przeżycia szczęścia, jest relacja małżeńska. Nie ma drugiego takiego układu człowiek-człowiek, tym może taka... Najwspanialszą relacją, zawierającą największą... Coś tam tutaj... Tak? Powtórzmy, więc nie ma drugiej takiej relacji człowiek-człowiek jak małżeństwo, w której jest zarezerwowana cała lawina szczęścia. Bo to nie chodzi tylko o to relacja mążona. Bo to jest najgłębsza relacja człowiek-człowiek. Niełatwa, bo to są dwie różne osoby, a się do tego osoby i programowo inne, kobieta i mężczyzna. Prawda? Więc wejście w komunię osób, jak mówi Jan Paweł II, to w ogóle jakieś szaleństwo, określenie komunii osób, nadzór komunii osób boskich.
taką więź powinno budować małżeństwo, jest szalenie trudne, ale też szczęściodajne. Nie ma takiego słowa, ja z uporem go używam, może wprowadzam do słownika. Szczęściodajne i szczęściorodne używam, te dwa słowa, zrozumiałe przez wszystkich, więc mogę używać, prawda? Ale zobaczmy, na tym się nie kończy szczęście małżeńskie. Mamy szansę przekazać życie dzieciom, jest to naturalne w małżeństwie, choć niektóre małżeństwa tego szczęścia nie dostępują, z niewiadomych przyczyn, czasem wiadomych, czasem zawinionych, no ale to już zostawmy. Więc każde dziecko jest następnym źródłem szczęścia, które powinno działać przez całe życie. Oczywiście inna jest relacja z dzieckiem niemowlęciem, inna z nastolatkiem, inna z tym, który założył własną rodzinę, ale zawsze ma być to relacja miłości, czyli dająca szczęście. Nie kończy się na dzieciach, oczywiście potem te dzieci się pobierają, mają swoje dzieci, to ciągle to idzie jedna wielka lawina szczęścia. Ale teraz mamy tak, zadanych mamy przekazaniem rodziców swoich, a w małżeństwie dostajemy następne trudne zadanie, ale też ma być to źródło szczęścia, relacja z teściami. Rodzice mojej żony czy mojego męża, prawda? To jest następna pula szczęścia. Jeżeli czasem jest to trudne, ale trudności pokonywane są rozwojowe, więc powodują wzrost człowieka. I wreszcie za tym wszystkim następują inni ludzie. I oczywiście można to udokumentować, że opuści ojca i matkę swoją, połączy się z żoną swoją, a więc ważniejsza jest żona od ojca i matki. No więc już że widać, że ta żona ma być na pierwszym miejscu. W sposób, wręcz nie trzeba tłumaczyć tego, że dzieci są ważne w sposób naturalny. Są one nas do przeżycia w ogóle potrzebują, prawda? Wszystkie prawodawstwa nawet określają odpowiedzialność rodziców za zachowania dzieci do jakiegoś tam wieku, prawda? To jest zupełnie naturalne. Tu myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, szkoda by było na to czasu. Rodzice i teściowie to ten trudny czasem dla niektórych temat, ale konieczny do szczęścia. I inni ludzie. Tych innych ludzi na szczęście możemy selekcjonować sobie, może złe słowo, ale nie musimy ze wszystkim być równie blisko. Możemy zbudować z nieznośnym sąsiadem wysoki mur, się odgrodzić. Tylko jest jedno zastrzeżenie. Wypowiedziane są przez Chrystusa, żebyśmy nikogo na świecie nie mieli w nienawiści. Miłujcie nieprzyjaciół. Bo nienawiść nas niszczy. To jest destrukcyjne, hamuje nas wzrost. Człowiek, który nie potrafi wybaczyć, sam siebie ogranicza w szczęściu, bo ogranicza swój wzrost. A ograniczenie wzrostu automatycznie przekłada się na ograniczenie miłości. Bo wzrost polega na coraz większym posiadaniu siebie. Zobaczmy, my jak się rodzimy, położą na brzuszku, leżymy na brzuszku, położą na pleckach, leżymy na pleckach. W żaden sposób nie potrafimy, możemy tylko sygnalizować płaczem, że coś nam się nie podoba. A czy nam to zrobią, co wyryczymy, czy nie, no to zależy od rodziców. Nic od nas nie zależy. I jak będziemy schodzić z tego świata, oby wszystko, co zależy w ogóle od rozumu i woli człowieka, było pod moją kontrolą. Żebym wiedział, co jest dobre, wiedział, co jest złe, zawsze wybierał dobro, zawsze odrzucał złe, ostatecznie nawet za cenę życia. To jest człowiek wolny. Teraz tylko człowiek wolny może siebie dać, czyli tylko człowiek wolny może miłować. Troszkę inaczej. Człowiek o tyle może miłować, ile siebie posiada, tyle może siebie dać, ile siebie posiada, prawda? Teraz nałogowiec może miłować? No może w koślawy sposób, bo może coś dobrego zrobić, może jakoś coś tam ofiarować, coś poświęcić, ale w pełni siebie dać nie może, ponieważ nie jest właścicielem siebie, prawda? Teraz każdy, chcąc być szczęśliwym, no to powinien chcieć miłować, czyli ofiarować siebie, myślę, zobaczcie, jak to jest trudne dla faceta, ofiarować siebie w miłości. Bezinteresowny dar z siebie samego. To Jan Paweł II bardzo wielokrotnie tą definicję miłości przytaczał. To jest zresztą nie jego, ja już czasem ją przypisuję, ale to nie jest jego. To jest Gaudium et Spes. Słuchajmy się. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Nie ma innej drogi do szczęścia człowieka. Nie może być sobą, czyli nie może być szczęśliwy. Jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego, czyli jak tylko miłość rozumiana jako dar z siebie. Tak? Znaczy jak świat tutaj zupełnie wypacza słowa, pojęcie miłości. Tak? Kaśka, oddaj mi się na dowód miłości, bo już nie mogę wytrzymać, tak cię kocham. Prawda? Jeden wielki bełkot. Jeśli on nie może być, to znaczy, że jest niezdolny do miłości.
Bo nie może się wydać, może tylko wziąć, prawda? To nie ma nic wspólnego z miłością, tak? I tak więc te układy, ta hierarchia relacji międzyludzkich, chciałbym to szybciuteńko podsumować i skończyć, mówiąc jeszcze tylko jedno zdanie. Otóż małżeństwo jest pomysłem Pana Boga. Czytamy w nauce Kościoła Humane Vitae. Małżeństwo nie powstało z działania ślepych sił przyrody. Jest mądrze i opatrznościowo ustanowione przez Twórcę. Lepszego nic nie wymyślimy. Nic nie kombinujmy, nie wymyślimy lepszego układu. Ale jest jeden warunek. Kiedy to małżeństwo jest lawiną szczęścia? Według pomysłu Pana Boga. No wtedy, kiedy przepis na małżeństwo bierzemy od tego samego, który to małżeństwo wymyślił. Tak? Instrukcję obsługi dołącza producent. I ten producent napisał 3 punkty relacji z producentem i 7 punktów relacji międzyludzkich. Koniec. Nie ma żadnej fałszywki. Wszystko jest precyzyjne. I my musimy uwierzyć, że my mamy rozpoznać plan Stwórcy. Jest łatwy do rozpoznania, bo jest wpisany w przykazania. Wiedząc, że to jest dla nas najlepsza droga do szczęścia. My kombinujemy jak koń pod górę, właśnie wchodząc w rolę kreatora. Co prawda, dzisiaj ilu młodych ludzi podaje się za wierzących, mieszka razem przed ślubem, tak? Czyli oni uważają, są mądrzejsi od Boga, no bo oni czują, że tak jest dobrze. Tylko, że mylą powiedzieć, oni czują, że jest przyjemnie i to nazywają dobrem. Gdy mieli troszeczkę pokory, uwierzyli Panu Bogu. Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg, jak wymyślił, że to nie cudzołóż. Nam się wydaje, no ale jednak chyba on lepiej od nas wie. Żeby to odrobinę pokory. To jest ten pierwszy punkt, który powiedziałem. Czy ja jestem stworzeniem, czy stwórcą? Człowiek, który uzna, jestem stworzeniem i mam rozpoznawać plan Stwórcy dla mnie, jest na najlepszej drodze do pełni szczęścia. Człowiek, który tego nie uzna, będzie się całe życie miotał między jednym a drugim. Tu będzie kreatorem, tam gdzieś jednak to sumienie go ruszy, więc padnie na kolana. Potem znowu będzie chciał swój los budować sprzecznie z przykazaniami. To jest zresztą problem tej pokusy uciekania od przykazań jest stary jak świata. Mamy brata syna marnotrawnego, który nie chce wrócić do domu, bo tamten nierządnicę miał. Tak? Czyli marzył o nierządnicach, porządny brat, nie zdobył się na to, ale czuł się skrzywdzony, bo nie miał nierządnic. Stamtąd miał, czy nie miał, to nawet nie wiadomo, bo poszedł dalekie strony, rozstronił majątek, żyjąc rozrzutnie, kropka, koniec, ani słowa, na co wydał, nie? Ale w wyobraźni brata były nierządy. Czyli on miał chorą, wyobraźnię, chore oczekiwania, chore marzenia o łajdactwie takim czy innym. I świat nam te marzenia o łajdactwie przepięknie ukazuje, tak? Nas zachęca do tego. To jest nasza niedola, że żyjąc w tym świecie, my wierzymy troszeczkę w atrakcyjność łajdactwa, tak? No dobra, ale chciałem przyjść na tą do tej drugiej części, a mianowicie do źródła miłości, źródła szczęścia, jaką jest relacja miłości z Bogiem. Może jeszcze pozwólcie, że w kilku słowach, że tak powiem, się usprawiedliwię, no bo jakiś facet mówi, że jedynym źródłem szczęścia jest miłość, tak? No, ktoś inny powie, że jedynym źródłem szczęścia jest, nie wiem, wódka, albo narkotyki, albo zabawy seksualne, albo coś tam jeszcze. Komu wierzyć, tak? Otóż, nie powiem, że mi wierzyć oczywiście, ale podeprę to paroma autorytetami. Pierwszy, no, największy z uczniów, może nie największy, jedyny uczeń Chrystusa, który go nie zdradził, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, który dożył później starości, święty Jan, tak? I prosili go na starość, żeby jakieś kazanie powiedział. Schodzili się uczniowie do niego, ostatni żyjący apostoł, no to żeby nam coś powiedział. I on mówił jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Tutaj nie ma osób starych, ale te osoby, które już mają kilka latek, wiedzą, że z wiekiem my zaczynamy się troszeczkę dystansować do pewnych rzeczy, które kiedyś nam niesamowite emocje wzbudzały. Kiedyś coś przejmowaliśmy, że tam musi być coś tam, a potem właśnie to nie jest istotne. I tak dobrze udało się Panu Bogu, że trochę na starość gorzej widzimy, gorzej słyszymy, tak? No bo te ważne rzeczy mają nam tutaj w głowę zajmować, a nie te szczególiki, które... No sam pamiętam, kiedy, no wstyd się przyznać, ale pamiętam kiedyś, że przez pół roku układałem podłogę z klepek urżniętych na piwle, każdą klepkę dopasowywałem, myślę, żeby ładne słoje były, tak? No, przecież nigdy w życiu bym tego już nie zrobił teraz, prawda?
A wtedy wspólnie z żoną Dziubali dostaliśmy mieszkanie, to w latach 80. to w ogóle och, ach, gdzieś tam takie narznięte deseczki i tam dopasowywaliśmy, żeby dało się z tego ładną podłogę ułożyć, prawda? Ta podłoga jest do dzisiaj, nadal jest ładna, ale czujemy, tak? Dzisiaj już bym na to czasu nie stracił, bo są lepsze rzeczy niż dziubanie w ten sposób, prawda? Więc nabieramy pewnego dystansu i święty Jan wszystko streścił jednym zdaniem: miłujcie się. Obyśmy mu choć trochę uwierzyli. Święty Paweł to tam był ostry. A miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał. Choćby nam wszystko posiadł, byłbym. I dzisiaj rzesza ludzi w świecie żyje jak cymbały. Jeszcze się chełpi tym, że żyją bez miłości. No bo czym jest indywidualizm? Czym jest ten singielek, prawda? Chełpi się tym, że żyje bez miłości. Tak? Nikomu się... Jestem sam sobie sterem, żeglarzem okrętem. Od nikogo nie jestem zależny, prawda? Jestem... Cymbał jesteś brzmiący, tak naprawdę. Jan Wianney był niezły. On takie zdanie powtarzał. No tam historia Jana Wianney w ogóle jest cudowna, tam nauka mu nie wchodziła, ale był świątobliwy. W końcu to seminarium skończył, no i potem szaleństwo, tak? Możni świata się schodzili do jego parafii, słuchać kazań, do spowiedzi, nieustanne kolejki do niego były. Nie? On takie zdanie sobie jedno powtarzał. Dwie rzeczy w życiu warto tylko robić. Modlić się i miłować. Ja to przerobiłem. Myślę, że się na mnie nie pogniewa. Jedną rzecz tylko w życiu warto robić. Miłować Boga i ludzi. My musimy robić inne rzeczy, bo naszym zadaniem jest utrzymanie rodziny, jakieś tam obowiązki społeczne. Tak, my musimy, ale warto. Czyli to, co wpływa bezpośrednio na szczęście, to jest relacja z Bogiem i ludźmi. No i teraz doszliśmy już do tej relacji z Bogiem. Patrzę na Andrzeja, czy jeszcze pozwoli chwilę pomówić, bo właśnie doszliśmy do tematu. Otóż ja nie jestem ekspertem od relacji z Bogiem, ale pewne rzeczy w tej mojej inżynierskiej głowie są. Jeżeli miłość jest darem siebie, to jeszcze dodajmy jedną rzecz. Każda relacja miłości międzyludzkiej, każda, i mąż, żona, i rodzice, dzieci, i tam rodzice, teściowie, i sąsiedzkie, wszystkie inne, są zagrożone tym, że jedna z osób po prostu nawali. I na miłość nie odpowie miłością, prawda? Egoistycznie skonsumuje moją ofiarność, prawda? W wielu małżeństwach tak jest, że jedna strona się poświęca, a druga to konsumuje i mu się wszystko jak psu zupa należy, prawda? W męskim gronie możemy sobie powiedzieć częściej, i to nam mężczyznom się zdarza. Właśnie ta postawa. Mamusia obsługiwała, potem żonusia obsługuje i wszystko jest w porządku. A żonusia się w pewnym momencie buntuje i jest oburzeni, jak mogła, tak? Przecież jej obowiązkiem jest dbanie o moje potrzeby, jakie tam potrzeby. Zachcianki najczęściej, tak? Więc w relacji międzyludzkiej zawsze tak naprawdę obie strony nawalają, więcej lub mniej. W relacji z Bogiem jedna strona nigdy nie nawala. Czyli to jest najbezpieczniejsza inwestycja na świecie. Bo wszystko, co zainwestuję w relacji z Bogiem, wróci do mnie pomnożone i na pewno będzie przełożone bezpośrednio na szczęście. W relacji z człowiekiem. To zależy od tego drugiego człowieka. Małżeństwo jest ryzykiem. Bo nie da się go wygrać w pojedynkę. Jest szansą, największej z możliwych, jak powiedziałem, lawiny szczęścia, ale ryzyko, że druga osoba nawali. I nawali definitywnie, odejdzie. Oczywiście tam zawsze są te przyczyny po obu stronach, ale jednak jest to ryzyko. Tym niemniej nie ma szans bez ryzyka i w związku z tym, jak ktoś chce być szczęśliwy w życiu człowieczym, no to powinien wchodzić w małżeństwo. Planowanie, ja będę naukowcem pojedynczym, czy będę tam zdobywcą, badaczem i tak dalej, to są kiepskie plany życiowe, ponieważ nie mają w perspektywie szczęścia, mają w perspektywie satysfakcję z powodu osiągnięć, ale nie szczęścia. Natomiast dla jednego warto tylko zrezygnować z małżeństwa, to jest dla pójścia na całość w relację z Bogiem. Prawda? Czy można zrezygnować z miłości małżeńskiej, ale świadomie zrezygnować, nie będę miał żony, nie będę miał dzieci, idę w kapłaństwo. I teraz, ilu się kapłanom zdarzyło, to młodym, ambitnym, fajnym, oddanym, że się rzucili w wir służby ludziom i po jakimś czasie się wypalają. Dlaczego?
bo ich relacje międzyludzkie nie mogą być takie jak małżeńskie. Spotyka się z małżeństwem, z małżeństwami, grupą małą, nie wiem, kościół domowy, czy jakaś wspólnota, spotyka się, wieczorkiem się rozstają, oni idą do domu, idą się przytulić w ciepłym łóżeczku, a on się nie przytuli do ściany. Więc jeżeli się wcześniej nie przytulił do Pana Boga dostatecznie silnie, no to będzie miał pustkę. Jeżeli nie będzie czerpał szczęścia z miłości z Bogiem, to służąc ludziom prędzej czy później zauważy, że kurczę, oni mają lepiej. Bo on ma, co prawda, wiele kontaktów, wielu ludziom pomaga. To jest ogromna radość, tak? Służenia ludziom. Ale jednak nie ma tej najgłębszej więzi, którą mają małżonkowie. Także ja mam czasem okazję spotykać się z chłopakami w seminarium, to im to powtarzam, że ma... Nie tam, że odmówi, prawda, że dobrze, bo to też jest już godzina z Panem Bogiem, prawda, że mszę odprawi, ale żeby wyznaczył konkretny czas, zaraz powiem dlaczego, konkretny czas na Pana Boga ekstra, ponad obowiązki stanu. Żeby się zaprzyjaźnił z tym Panem Bogiem, żeby tamto mu dawał i wtedy on będzie wszystko zrobił dla ludzi. Wtedy będzie miał moc. A jeżeli nie, to się wypali. Tak więc jedyne sensowne odejść, rezygnacja, świadoma, bo oczywiście są osoby, które nie wchodzą w małżeństwo, bo nie spotkały odpowiedniej osoby. Nie? To jest powszechne dosyć. Coraz więcej dziewczyn porządnych, dobrych, nie spotyka porządnych, dobrych chłopaków, prawda? Niektóre się rzucają w małżeństwo, w karkołomny związek, w którym potem cierpią one i dzieci, a niektóre żyją w samotności, prawda? I też mają znaleźć teren miłości, teren matkowania, tak? Nie każda musi być matką Teresą z Kalkuty akurat, ale ta przecież, no, przecież szaleńczo matkowała, nie? Nie mając męża, taka scenka, jak dziennikarz amerykański tam podglądał gdzieś tam w Kalkucie, jak opatrywała takiego biedaka, no cuchnącego, mówiąc delikatnie, przy śmietniku i mówi do niej: matko, ja bym za milion dolarów tego nie zrobił. Ona mówi: ja bym za milion dolarów też tego nie zrobiła. Ale dla Chrystusa tak. I wszystkie siostry, zanim wyszły na ulicę, miały godzinę adoracji obowiązkową. Prawda? I wtedy były naładowane. Wtedy mówiła: tego biedaka bierzesz w ręce, to traktuj, jakbyś samego Chrystusa trzymała w dłoniach. Zresztą mamy powiedziane, cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych moich najmniejszych, mnie się uczynili, prawda? Więc to jest dokładne przełożenie. Tak więc z małżeństwa warto zrezygnować tylko dla życia, no, czy kapłańskiego, czy zakonnego, czy konsekrowanego, tak czy inaczej, poświęcić się Panu Bogu, prawda? Dla innych karier nie warto. No ale teraz, osoba żyjąca w małżeństwie ma zrezygnować z myśli Boga? Oczywiście nie. Mało. Więcej. Bo jeżeli ja uczciwie kocham Pana Boga, to znaczy kocham Boga, nie odprawiam wszystkie możliwe nowenny, modlitwy i tak dalej, tylko ja wierzę, że przykazania są no, nakazem miłującego Stwórcy, który troszczy się o mnie i mnie kocha i wierzę, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe. Im bardziej w tym sensie kocham Boga, liczę się z Jego przykazaniami nie ze strachu, tylko dlatego, że wiem, że to jest dobry pomysł na moje życie, tym bezpieczniejsza jest moja żona, moje dzieci i wszyscy moi znajomi. Bo wszystkie przykazania chronią małżeństwo. Przecież ja pracuję ponad 40 lat z małżeństwami w trudnościach różnych i ja wiem, które małżeństwa się rozpadają. No te, które odeszły od Pana Boga, tak? Z jednej strony odeszły od Jego nauki, czyli od Jego przykazań, a z drugiej strony odeszły od władz sakramentalnych, które mogłyby uratować to nawet trudne małżeństwo. Prawda? Pocieszające jest to, że nie ma takiej sytuacji w małżeństwie, której nie można by naprawić w chwili, kiedy się oboje nawracają. No wtedy działa sakrament i widziałem już takie nieprawdopodobne historie, że już nic mnie nie zdziwi. Prawda? Nie ma sytuacji małżeńskiej, której nie można naprawić, jeżeli oboje się nawrócą. Jak się jedna osoba nawróci, to nie wystarczy. Ale jeżeli oboje się nawrócą, tak. I teraz dochodzimy do tej relacji miłości z Bogiem wreszcie. Ja nie mogę sobie powiedzieć, bo to nie podlega kontroli rozumu i woli, że ja od dzisiaj będę bardziej wierzący. Że ja będę się lepiej modlił. Że ja będę lepiej się koncentrował na modlitwie, że nie będę miał rozproszeń, że będę się unosił w powietrzu na modlitwie. Byli tacy, prawda? Ja nie mogę o tym zdecydować. To nie podlega kontroli mojej woli. Więc co ja mogę zdecydować? Mogę dać coś, co mam. Nie mogę dać czego nie mam, tak? Jak nie mam umiejętności skupienia, to ja mogę się o to starać, ale nie mogę tego dać.
Natomiast każda zna coś, czym może zadysponować. To jest czas. Doba ma tam ileś tych godzin, minut. Można to na sekundy przeliczyć. I to mogę dać. Jakość tego może być różna. Mogę powiedzieć, 5 minut dziennie będę czytał Pismo Święte. To jest tak 1,3% mniej więcej. I jeżeli to od siebie wyegzekwuję i będę oczywiście myślał o czymś innym, nie będę rozumiał, co czytam i tak dalej, ale wyegzekwuję ten czyn 5 minut, to to coś mnie będzie rzeźbić i przemieniać. To będzie wpływało na moją relację z Bogiem i w efekcie na miłość do Boga i to w efekcie będzie się przekładało na moje szczęście. Ja nie mogę zdecydować, będę bardziej szczęśliwy, ale mogę zainwestować czas w relację miłości z Bogiem. Oczywiście, jakbyśmy mówili o ludziach, to relacje z miłości, żoną, z dziećmi i tak dalej, to wszystko będzie się przekładało na szczęście. Tak? Ale tu mówimy w tej chwili już o Panu Bogu. Ja tak sobie wymyśliłem 1% czasu. 1% czasu dać Panu Bogu. To jest 14 minut 24 sekundy na dobę. A oczywiście ktoś powie, skąd go wziąć, tak? Jestem tak zagoniony, że nie mam. To ja mam na to receptę. Wstań 15 minut wcześniej. A jak jesteś leniuch i ciężko ci się wstaje, to jeszcze lepiej, bo jednocześnie będziesz wzrastał. Zmuszając się do zrobienia czegoś, czego nie umiesz, będziesz coraz lepiej to umiał. To jest myśl królowa i tył, osoba i czyn, tak? My, jeżeli chcemy cokolwiek zmienić w naszym życiu osobistym, w naszych relacjach z drugim człowiekiem, w naszej relacji z Bogiem, to muszą być jakiś czyn. Nie pobożne chęci, od ciebie będę lepszy, tylko konkretny czyn. W trudnym dziele osoba i czyn, myśl główna jest bardzo prosta, że czyny przechodzą na sprawcę, czyny zewnętrzne się uwewnętrzniają, wchodzą we mnie, ja staję się taki, jakie są moje czyny. Jeżeli póki kradnę, jestem złodziejem, przestaję kraść, przestaję być, coraz bardziej przestaję być złodziejem. Prawda? I czyniąc dobre rzeczy, nie możemy nie stać się lepsi. To jest naturalna konsekwencja. Prawda? Teraz, dając czas Panu Bogu, na pewno będzie z tego jak się, zwłaszcza, że tam do strony nie nawala. Prawda? I te 14 minut, 24 sekundy, ktoś powie dużo. No, Teresa Wielka, święta Teresa, mówiła 5 minut dziennie kontemplacji, a będziesz święty. 5 minut dziennie, 1,3%. O, Matka Boża w Medjugorje jest troszkę bardziej wymagająca, bo mówi 3 godziny modlitwy dziennie. A znajomy ksiądz mówi, Matka Boża wie, co mówi. Matka Boża nie jest głupia. A może doszliśmy do czasów, że trzeba 3 godziny dziennie się modlić, żeby w ogóle przetrwać tym wariacją, który jest w świecie? Ja sądzę, że nie jeden z nas w czasie pandemii doszedł do tego, tak? Bo tu była modlitwa z arcybiskupem, tu był apel jasnogórski, tu było to, tu była własna Pompejanka i nagle się okazało, że jestem czas święta, prawda? Czy z telewizorem, czy z komputerem, czy w kościele fizycznie? Że niektórzy się pewnie zbliżyli do tych 3 godzin. Może potrzeba tyle. Ale w każdym razie miarą, o której możemy zdecydować, to jest pewien czas, który oddaję Panu Bogu. I bardzo do tego zachęcam. Teraz takim czasem w czasie doby jest msza święta, którą można Panu Bogu dać. I to jest... mamy obowiązek co niedzielnej mszy świętej. Nawet w czasie pandemii nas zwolniono z tego obowiązku, prawda? Pytanie, czy mamy poprzestać na obowiązku. Kiedyś było takie spotkanie stowarzyszeń ruchów i stowarzyszeń w Poznaniu. To była taka wielka konferencja organizowana przez Akcję Katolicką. Było tam około 60 ruchów i stowarzyszeń z całej Polski. I taki był pomysł, to był w Auli Uniwersyteckiej, piękna aula, ponad 900 miejsc ze sceną, elegancka taka, taka sala najpiękniejsza w Poznaniu. I przedstawiciel każdego ruchu miał 60 sekund na przedstawienie swojego ruchu. No to mówili tylko takie jakieś najistotniejsze elementy. I tak przy 10 to już się zacząłem śmiać w duchu. Każdy mówił to samo. Największym charyzmatem naszego ruchu jest staranie, by być codziennie na mszy świętej. Ta intuicja dojrzewała w różnych tam miejscach i w różnych głowach, bo przecież twórcy różnych ruchów to byli jacyś tam konkretni ludzie, zwykle bardzo święci, ale ten pomysł mszy świętej codziennej no jest
no, taki chyba jakby naturalny, tak? Jeżeli wierzymy w to, co tam się dzieje, właśnie plackiem powinniśmy leżeć każdą wolną chwilę. Nie? Nie przed telewizorem oglądać mecz, tylko przed Najświętszy Sakrament, do kościoła. Ja sam dojrzewałem długo. Najpierw taka znajoma Marychna w duszpasterstwie, w naszym duszpasterstwie rodzin, to taka usługówka, powiedzmy, na przygotowanie narzeczonych, poradnictwo, takie rzeczy się krótko po ślubie, nie mając dzieci, nas to manewrowano i tak już tam całe życie nam z tym zeszło, z tym duszpasterstwem rodzin. I była taka Marychna, matematyk zresztą, tam mi kiedyś mówi, a wiesz, a ty przed każdym spotkaniem z ludźmi, to ty się modlisz w ich intencji? No to już mnie ruszyło. No idę, przygotowuję się tam, chcę coś fajnego powiedzieć, nie? Inteligentnie, zabłysnąć może jeszcze. A potem po jakimś czasie mówię, co? A ja się staram przed każdym spotkaniem być na mszy świętej. I potem ja się jednak staram codziennie być na mszy świętej, prawda? W końcu wieku 40 paru lat poszedł do zakonu, tak? Ale i to mnie tak ruszyło. Potem kolega na uczelni, biegnę na uczelni, zawsze biegałem, bo ja tak tutaj mnóstwo spraw, tu solidarność trzeba początkowa, tu tamto, jakąś turystyką się zajmowałem. No i Jacek, znowu biegniesz, parę lat starszy ode mnie kolega. No wiesz, tutaj śpieszy się, ja też tak biegałem. Od czasu, jak zacząłem chodzić codziennie na mszę świętą, to mam czas na wszystko. I mnie ups, znowu rąbnęło. Ale dopiero musiałem się przekoziłkować z samochodem, salto ze śrubą, buty narciarskie 150 metrów od samochodu. Dzieciaki, nikomu się nic nie stało, mogli być wszyscy zabici w wózkach inwalidzkich. Jak przerobiłem to przez jedną noc, to wtedy dostałem takiego kopniaka, że wtedy już ostatecznie od tamtego dnia chodzę, prawda? I co się okazuje? Ja czas jak chodzę na mszę świętą, mam czas na wszystko. Dlaczego? Bo ja muszę jutrzejszy dzień zaplanować. Bo jak puszczę dzień na żywioł, a jak mi ślina przyniesie, a to sobie trochę dłużej pospię, a to może coś tam popatrzę, a to coś obejrzę w telewizji, a to może jakiś meczek, a tu coś. I dzień znika. A ja muszę konkretnie znaleźć dzień i godzinę, gdzie idę na mszę świętą, prawda? Muszę do tego dopasować życie i automatycznie cały dzień już mi się zaczyna układać jakiś plan. Jednocześnie to powoduje, że ja wzrastam jako facet, jako człowiek w ogóle, bo podporządkowuję rozumowi i woli swoje funkcjonowanie. Przecież na tym polega wzrost człowieka. Że coraz większe obszary są podporządkowane rozumowi i woli. Tylko teraz wierzący tego, niewierzący tego nie wiedzą, a dodatkowo dostaje łaski sakramentalne. No więc już trudno o lepszy biznes, jak codzienna msza święta, prawda? Raz, że mi ustawia dzień. Ja, oczywiście ja miałem bardzo cieplarniane warunki, bo pracowałem na uczelni. Miałem już wtedy taką pozycję, że mogłem sobie tam z układającymi plan dogadać, że o tych godzinach nie chcę mieć, w te dni nie chcę i tak dalej, prawda? I to tam dopasowywali do mnie. No i mogłem sobie zajęcia zaczynać nie, gdzieś tam było o 7:30, potem o 8:00. Nie zaczynałem tej pierwszej jednostki, tylko zaczynałem od drugiej, tam 9:45, potem było wcześniej, troszkę wcześniej, w dawniejszych latach troszkę wcześniej. Także mogłem dzień sobie ustawić tak, że rano codziennie wyciągałem trójkę dzieciaków z łóżek, mycie, jedzenie, śniadanko, odprowadzenie do przedszkola, potem do szkoły tych niższych klas i jeszcze zdążałem na 8:00 do kościoła, bo na 8:00 do szkoły to tak regularnie wszystko wtedy jeszcze było, nie było tam raz na 11:00, raz na którąś, raz po południu, raz rano, więc dzieci wyprawiłem, byłem codziennie tą godzinkę z dziećmi, zdążałem sobie na mszę świętą, o 9:00 byłem na uczelni, 9:45 zaczynałem pierwsze zajęcia. Prawda? Miałem ustalony rytm. I to, oczywiście komuś to wstaje na 5:00 czy 6:00 do roboty, prawda? Potem jeszcze musi po godzinach zostać, to nie byłoby takie łatwe. Ale namawiam, żeby ten czas dać Panu Bogu. I znowu, my, no mężczyźni lubimy takie fajne efekty, tak? No, żebym był taki skupiony, żeby tak było mi fajno szło, na tej adoracji tak przeżyłem. No guzik, no. Rozproszenia do dziś mam, stary dziad, no przecież kurczę, za chwilę 70 lat będę miał, tak? I do dziś mam rozproszenia takie, że się wstydzę, no? Ale mogę powiedzieć, Panie Boże, nie ruszy się stąd, będę tutaj, zrób coś z tym czasem. To jest Twój czas. No i robi, i robi. Przy mojej nieudolności zagospodarowuję ten czas. Także pierwszy czyn, o którym mówię, to jest dać czas Panu Bogu. Czy to będzie czas na mszę świętą, czy to będzie czas na adorację. To mogę o tej adoracji, pozwólcie, że taka dygresja, ale
To jest zupełnie porażające. Są takie rekolekcje Ruchu Czystych Serc. To ksiądz redaktor Miłujcie się, ksiądz Mieczysław Piotrowski to organizuje. Szaleniec, absolutny szaleniec. Jakbyście zaczęli program dnia, to cokolwiek organizował, powie, że to jest niemożliwe. Zaczyna się tam o chyba siódmej? Chyba o siódmej. Wspólny różaniec. Potem śniadanie. Potem o dziewiątej, no to leci tak ciurkiem wszystko, bo o dziewiątej pierwszy wykład, o dziewiątej 45, ale zwykle się przedłuża do dziesiątej. O dziesiątej drugi wykład do dziesiątej 45, ale zwykle przedłuża się do jedenastej. O jedenastej trzeci wykład do jedenastej 45, zwykle do dwunastej. O dwunastej Anioł Pański, rozchodzenie się do pracy w grupach, do obiadu. Nie? Jeszcze idąc na obiad dyskutują tam po obiedzie, nie ma żadnych pustek, jakieś tam zajęcia, potem jest nauka śpiewu przed Mszą Świętą, czasem tam wyjście w góry, dla silniejszych dłuższa trasa, dla słabszych krótsza, ale nikt nie siedzi w domu, prawda? Czasem jakieś tam sportowe. Potem po południu przygotowanie do mszy świętej, śpiewy, msza święta, wykład wieczorny, kolacja, potem adoracja i kończy się nominalnie o 22, a praktycznie 22.30, a czasem o 23. Nie? I od 11 do 7 rano noc. Ale jest zaproszenie na adorację całonocną. To znaczy, Pan Jezus jest w kaplicy całą noc i młodzież się wpisuje od pierwszej do drugiej, od trzeciej do czwartej. Wstaje z łóżeczka ciepłego, ubiera się, idzie na godzinkę do Pana Jezusa. Słuchajcie, cuda się dzieją. Takie rzeczy, jakie tam się dzieją. Jest, no, jest cały dzień upchany. Oczywiście porządna treść, nabite wykłady, Eucharystia, modlitwa, adoracja. Może pozwólcie jedną taką historyjkę. Mogę? Jeszcze? Patrzę na Andrzeja. Gdzie chłopak przyjeżdża zupełnie z innej bajki. No, jakieś tam włosy, czarne stroje, jakieś cekiny, coś tam. Te zygzaki, jakieś tam, takie smoki, nie smoki. Coś. No, widać, że z innej bajki. Ale przychodzi na zajęcia. Siada w ostatnim rzędzie, dubie w nosie, patrzy w sufit. Dobra. I tak kolejne dni przychodzi i przesuwa się do przodu. Ostatnie noce chyba całe spędzał na adoracji. Jest kończąca msza, kończąca to był wówczas to były chyba 10-dniowe rekolekcje. Teraz są dwa turnusy 7-dniowe, wtedy były 10-dniowe, 14-dniowe. Dłuższe były. No w każdym razie kończąca psa, ksiądz mówi, jakby ktoś chciał w tej chwili ubogacić innych jakimś swoim przeżyciem, czymś się podzieli, to jest taka okazja. No. On się wyrywa przed wszystkim, mówi ja. Przyjechałem to jako niewierzący. Głupoty gadam. Przyjechałem tutaj jako zadeklarowany satanista. Spytacie dlaczego? Proste. Biznes. Jest tu moja siostra, nie mogłem oszukać. Rodzice powiedzieli, jak będę na tych rekolekcjach i będę uczestniczył we wszystkich zajęciach, to mi dałem kasę na resztę wakacji, z kolesiami byłem umówiony. I mówi, to wyście mnie powalili. Ja wyjeżdżam stąd jako osoba wierząca. Rezygnuje z dalszych wakacji z kolesiami. Przyjeżdżał potem regularnie, potem jako kleryk. Tak. Atmosfera ludzi, którzy chcą, to jest moc wspólnoty, którzy nie są wszyscy święci, nie wszyscy mieli świetlaną przeszłość. Nie. Ludzie w różny sposób połamani, ale wszyscy chcą żyć w czystości, nie tylko tej seksualnej. Czystość, czyli zgodność z planem Pana Boga. Odkrytym, nie wykreowanym przez siebie planem na swoje życie, tylko odkrycie, co Pan Bóg dla mnie chce i robię to, co On dla mnie chce. I ta atmosfera wspólnoty, Eucharystia i adoracja. I tam cudów różnych wiele widziałem. Może jeszcze jeden przykład. Przyjeżdża para, jest jakieś takie spotkanie młodzieży, światowe spotkanie młodzieży, gdzieś tam w końcu lipca czy początek sierpnia. I spóźniona na te rekolekcje, tam był ostatni dzień chyba lipca to był, albo 1 sierpnia, bo tam dwa turnusy w tej chwili są. I przyjeżdża para, prosto stamtąd para Hiszpanów. I trzeba wam wiedzieć, że na tych rekolekcjach wszystkie dziewczynki ładnie, bluzeczki z rękawkami, spódniczki nie pokazujące majtek, tak jak to bywa, nie dekolty do pasa, wszystko skromniutko. A tam taka para Hiszpanów zakochana, tu się klei, tu się obłapuje, tu się całuje, nie? No i ci młodzi zaczęli podchodzić do nas prowadzących, no zróbcie coś. No dobra. Wzięliśmy ich, tam ileś osób z nimi rozmawiało.
I oni nam wymyślili, że oni chcą mieć, mieli tłumaczone spotkania, oni by specjalnie dla siebie chcieli, jak to się robi przygotowanie do małżeństwa w Polsce. No akurat my to robiliśmy z żoną wiele razy, więc mówię, no dobra, ale nie ma czasu, więc tam jakieś pół godziny znaleźliśmy między kolacją a jakąś tam mszą, a kolacją, czy kolacją, adoracją, no gdzieś tam pół godziny dosłownie na przejście takie, czasem troszkę się przedłużało. I jechaliśmy równiuteńko, już taką esencję przygotowania do małżeństwa. I jeszcze, jak to było tłumaczenie, ja mówię po polsku, po hiszpańskiego nie znam, to jeszcze tłumaczenie, to bardzo sprawne tłumaczenie było, ale mimo wszystko to jednak było no, mniej tego czasu, tak? Czyli oni tam mieli efektywnie tam 15-20 minut dziennie. No i jechaliśmy z tym. Dziwili się, podziwiałem ich taką szczerość, otwartość. Pytali o różne, takie jak małe dziecko czasem pyta. O rzeczy oczywiste, ale dla nich absolutnie gdzieś tam z nieba. Nie? No więc, słuchajcie, po tych, powiedzmy, tygodniu tych spotkań patrzymy, a ona zaczęła się inaczej ubierać. Nie miała tam specjalnie takich strojów zakątnych, więc okrywała sobie ramiona chustką jakąś, jakieś tam koszulki sobie, t-shirty kupiła, tam były tam z jakimiś tam drukami ładnymi, o Panu Bogu, tak? I przestali się ściskać na korytarzach i oni przyjmują oboje szkaplerz na koniec. Oboje wstępują do ruchu czystych serc. I choć pytania były takie, czy to wspólnie przed ślubem na pewno to nie jest normalne, czy to Panu Bogu to się nie podoba? Takie pytania zadawali. No. I oni jadą gdzieś tam do Hiszpanii, już nie wiem, do jakiego miasta i tam zakładają wspólnotę czystych serc, sprawdzają hiszpańską wersję Miłujcie się i rozprowadzają tam w setkę jakichś egzemplarzy. Prawda? Tydzień byli w tej atmosferze. Także rzeczywiście wspólnota, jeszcze wspólnota, która ma te idee takie bliskie Panu Bogu i jeszcze wsparta sakramentami, komunią świętą, adoracją, no to cuda się dzieją. I jeżeli któryś z Panów żyje w małżeństwie, tu czy tam po drugiej stronie gdzieś, żyje w małżeństwie, to nam mężczyzn tak się nie bardzo te wspólnoty uśmiechają. Oczywiście męska to tak, tu z facetami się spotkamy, raz w tygodniu się naładujemy, tam raz w miesiącu nawet, ale takie jakieś tam kościoły domowe, jakieś tam no, rodzinne zaletańskie, neokatechomena, coś, to tak tam trochę, a ci w odnowie Duchu Świętym tak dziwnie rękoma machają, albo śpiewają dziwnie, prawda? Więc mężczyźni nie są tak bardzo ochoczni na te wspólnoty. Ja powtarzam mężczyznom, nawet jak ci się jakieś tam gesty zewnętrzne mało podobają, to jest pikuś. Twoja żona, powiedz, że będziesz we wspólnocie, która będzie na ciebie działać, będziesz w gronie ludzi, którzy myślą podobnie, nie będą, no już nie będę mówił, na kogo nie będą głosować, tak? Ale po prostu będą ludzie z podobnej opcji, z świata wartości. Mało tego, twoja żona raz, nawet w miesiącu spotka się z kilkoma kobietami, które są tak jak ona normalne, bo w swojej pracy ona jest nienormalna, bo wariatki feministki takie czy owakie, prawda? To jest po prostu dzisiaj, poczekam, to jest geniusz Blachnickiego, który mówi o oazach. Dzisiaj musimy tworzyć oazy ludzi normalnych, w sensie wierzących, praktykujących i dla których świat wartości bożych jest bliski. I bardziej tego potrzebują kobiety od nas mężczyzn. I dlatego niech twoja żona, bądź w wspólnocie żoną, nawet tylko dlatego, oczywiście te skutki będą szersze, żeby ona mogła się raz w miesiącu spotkać z kilkoma normalnymi kobietami. Żeby nie poczuła się dziwolągiem przez to, że jest wierząca, chodzi do kościoła, do spowiedzi i nie solidaryzuje się z ruchem żądających aborcji na żądanie na przykład. Nie? I nie ubrała się na czarno tam któregoś dnia, kiedy wymyślono takie pomysły. Jest wytykana palcami, że jest nienormalna, bo się na czarno nie ubrała. No? Więc taka myśl. Ale teraz jeszcze jest jedną myśl chciałem się powiedzieć. Widzę tu wielu rzeczy, już nie dopowiem, myślę, bo ten czas nam biegnie. Ale powiedziałem o tym i o różańcu, i o czytaniu. W tym czasie na różaniec, na Pismo Święte, na adorację, bardzo ta adoracja jest takim momentem. Oczywiście msza święta jest ponad wszystko, prawda? Msza święta, uczestnictwo, pełne oczywiście uczestnictwo we mszy świętej. Ale mówimy tak potocznie ofiara mszy świętej.
ofiara mszy świętej. Co to ma wspólnego z ofiarą, tak? Kiedyś tam przynosili jakieś tam kurczaki, jakieś tam chleby, jakieś tam, co kto miał na agapę wspólną, prawda? A my idziemy, za darmo nam dają komunię, tak? Wrzucimy na tackę 50 groszy, czasem trochę więcej. Czy to 50 groszy, czy nawet ta dycha, czy to jest ofiara? Czy to jest ofiara? Czy to nas boli? Bo ofiara musi boleć. Czy my dajemy datki, czy ofiarę na tacę? Ale myśl taka, żeby na mszę świętą coś ofiarowywać naprawdę, coś, co naprawdę boli. Bo to możemy dać tak naprawdę Panu Bogu, poza czasem. To już sobie powiedzieliśmy, o czasie to już może starczy. Możemy dać coś, co nas boli, jakieś cierpienie swoje dobrowolne oddać. Nie? Pozwólcie, jeszcze jedna taka dygresja. Miałem wtedy 6 lat. Pierwszy raz widziałem film, oczywiście czarno-biały, w jakiejś tam świetlicy szkoły, na ścianie wyświetlony film, jak taki projektor terkoczący. I był kowboj i Indianin siedzieli przy ognisku. Nie wiem, co tam było, całej akcji nie pamiętam, ale to jeden moment. I w pewnym momencie ten Indianin bierze z ogniska taki węgielek, palący się, że, i bierze do ręki. Mówi, przepraszam, co ty robisz? Jedyne, co mogę ofiarować Bogu, to dobrowolne cierpienie. Miałem wtedy 6 lat. I to mi tak utkwiło w pamięci. No. Jedyne, co mogę dobrowolnie. Idę na mszę świętą i coś ofiarowuję. Jakby żona nie słuchała, to bym powiedział, zwiększy spokój w relacji z żoną na przykład, nie? No tak. Albo jakiś konkretny czyn. Lepiej czyn niż ogólnie, prawda? Że coś zrobię. Podam herbatę do łóżka żonie, na przykład jakiś czyn. Nie wiem, czy to jest dostatecznie godna ofiara na Eucharystię, ale żeby wymyślać rzeczy, które ja ofiaruję. Pan Bóg się dosyć, Pan Jezus za nas tam wycierpiał. Czy ja mogę jakieś swoje cierpienie ofiarować? Dobrowolne, prawda? Na mszy świętej. Myślę, że ta idea nie jest taka zupełnie głupia, bo oczywiście nam się to stokrotnie opłaci. Bo ja coś ofiarowując, coś do czegoś dobrego się zmuszając, automatycznie rosnę. Automatycznie staję się lepszym człowiekiem, a to jest warunkiem szczęścia. Zobaczmy, to stawanie się świętym, nie lubimy takich określeń, takie nie dzisiejsze, ale akurat jesteśmy w parafii, w której pochodził Ciesielski, Jerzy. Prawda? Tam taka tablica przed kościołem, widziałem, że jest. On jako chłopak w latach 60. w komunizmie mówił otwartym tekstem: ja chcę być święty. Za takie teksty to mógł być z uczelni wyrzucony, prawda? Dosłownie. Prawda? No i jest kandydatem na ołtarze. Tak? To był jeden z tych podopiecznych, taki umiłowany podopieczny wujka Karola Wojtyły. Tak? Z nim tam w góry jeździł na kajaki i tak dalej. I ten chłopak mówił otwartym tekstem, że chce być świętym. Myślę, że warto, żebyśmy sobie tu uświadomili, czy my chcemy być świętymi. Bo świętość to jest dopiero otwarcie. Świętość sama w sobie jeszcze nie jest szczytem szczęścia. Czyli świętość jest taka sytuacja, że ja rozpoznaję dobrze, co jest dobre, zawsze idę za dobrym, rozpoznaję dobrze, co jest złe, zawsze zło odrzucam, nawet za cenę życia. To jest świętość. Taka matematycznie pokazana, prawda? Że mam tak rozum ukształtowany, że na pewno wiem, co jest dobre i mam tak wolę ukształtowaną, że nie ulegnę złu, nawet bardzo kuszącemu i nie przestraszę się świadczyć dobro, które powinienem świadczyć, prawda? Opowiedzieć za tym dobrem, nawet jak mnie zabiją za to. To jest świętość. Ale ta świętość nie jest celem życia samym w sobie, bo ona jest źródłem ogromnej satysfakcji, ogromnego zadowolenia, uczciwego zadowolenia, że ja osiągnąłem taki stan. Oczywiście własnymi siłami tego nie osiągnę, więc człowiek niewierzący nie osiągnie stanu świętości. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Tak? Ja mam robić, co mogę, ale prosić o łaskę, o wsparcie, po to są sakramenty. I teraz to pełne posiadanie siebie otwiera drogę do najwyższego pułapu miłości, jaki mogę osiągnąć, czyli pełne oddanie siebie. Bo powiedziałem, że miłość jest limitowana stanem naszego posiadania siebie samego.
I matka Teresa z Kalkuty, będąc świętą, mogła siebie w pełni oddać, a ktoś inny no, zatkałby nos i by uciekł od tego cuchnącego. Prawda? I teraz, żebyśmy to rozumieli, że my musimy, chcąc być szczęśliwymi, nie mamy innego wyjścia, musimy walczyć o swoją świętość, ale to jest dla nas mężczyzn, to jest jedno, ale drugie, i chcieć siebie ofiarować. Nie świętość dla świętości, mistrzostwo świata wolności wewnętrznej, tylko po to, by móc miłować. I to musimy sobie narzucać, ponieważ w naszej naturze jest walka. Zobaczcie, jak na nas jest interesująca kobieta. No w akcji. Seksualnie jest interesująca, bo coś się dzieje. Tak jak walka z żywiołami. A my musimy wyjść piętro, mamy się nauczyć, że chcemy się dla kobiety, żony swojej poświęcić, wiedząc, co to jest najlepszy interes, jaki mogę zrobić. Poświęcić dla osoby. A tu musi najpierw rozumieć, zakiełkować, musi taka myśl powstać, a potem kolejne czyny z czasem zaciśniętymi zębami. I to samo będzie z Panem Bogiem. Nasza męska natura nas tak bezpośrednio do Boga nie pcha. My musimy wymyśleć, tak, ja do swojego szczęścia potrzebuję relacji z Bogiem. Mam takie narzędzia. Eucharystia, adoracja, modlitwa, oddanie Mu czasu i jeszcze ofiarowanie Mu cierpienia dobrowolnego. Prawda? Bo to jeszcze dwie rzeczy. Bo nie chodzi o to, żeby siebie biczować na przykład, jak to robiono w średniowieczu, ale żeby te cierpienia, które na nas spadają, jakoś no, nadawać im sens. Przez ofiarowanie Chrystusowi. Prawda? I fajno by było, fajno, to może nie jest dobre słowo, ale pewnie bardzo mądrze by było. Ja nie mówię, że ja tak robię, że to jest moja praktyka, tak? Że dobrze by było chyba w ofierze przyświętej każdorazowo coś Bogu ofiarować, a potem oczywiście to od siebie wyegzekwować. Coś dobrego, co uczyni mnie lepszym, czyli zdolniejszym do miłości, czyli szczęśliwszym. Nie wiem, co Andrzej na to powie, ale są takie uwagi wokół tego tematu. Bardzo, że tak powiem, z dalekiego kręgu zacząłem je zataczać, ale one jakoś, mam nadzieję, dotyczyły i Eucharystii, i Boga, i praktyk naszych. Jak ktoś chce zaprotestować przeciwko czemuś, to jeszcze nie rozwinąłem tego wątku sakramentów. No więc dosyć już, bo myślę, że starczy na razie. Ale bo też jeszcze, żebyśmy docenili sakramenty jako coś ekstra, darmowego, z czego możemy korzystać, prawda? Tak sobie myślę, że może zrodziły się w nas jakieś pytania. Czy na tą Eucharystię Pan chodził z dziećmi rano? Nie, nie, nie. Akurat warunki były takie, że msza była o 8 w parafii, więc ja upychałem dzieci do przedszkola, do szkoły, po czym szedłem na Eucharystię. Tak? A gdyby Pan miał wybór, to by brał Pan dzieci, czy jednak? To znaczy, powiem tak, dzieci nasze zaczęły wcześniej chodzić na mszę świętą, ale niedzielną i nigdy ich nie ciągnąłem na mszę codzienną. Natomiast potem z radością się na przykład dowiadywałem, że może, żeby nie zdradzać, jedno z dzieci w klasie maturalnej codziennie jeździło wcześniej pociągiem, żeby być rano przed lekcjami na mszy świętej. Nigdy do tego nie namawiałem, tak? Podglądały tatusia, prawda? Zresztą potem tatusia i mamusia, tak? Bo żona też, teraz też chodzimy wspólnie codziennie, prawda? Drugie dziecko, trzecie, wszystkie dzieci szukają okazji, żeby w tygodniu być na mszy świętej. Nigdy nie prawiłem na ten temat kazań, nigdy, jest niedzielna była, tam nie ma, że boli, tak? Że boli paluszek, główka, czy że głodny, czy że niewyspany, czy coś. To nie, że było tak to oczywiste, że niedzielnej mszy nigdy nie naruszaliśmy. Dzień był dopasowany do niedzielnej mszy. Natomiast do codziennej nie namawiałem dzieci. A wszystkie wylądowały we wspólnotach i wszystkie, jak mogą, to chodzą w dzień powszedni na mszę świętą, prawda? A modlitwa wieczorna z dziećmi była wspólna? Tak.
To znaczy. Ojejku, to trudno mi to teraz relacjonować. Na pewno jeden element modlitwy z dziećmi był od bardzo dawna wspólny, a mianowicie cała dziesiątka różańca. Najstarsze, my mieliśmy dzieci co dwa lata. Co dwa lata. Były oczywiście jakieś takie słowne, tam podziękowanie Panu Jezusowi, poproszenie o coś, za kogoś poproszenie, ale skąd się wzięła ta dziesiątka? Córka była najstarsza, a potem co dwa lata. Czyli miała tam ile? Do pierwszej komunii, wtedy się szło w drugiej klasie chyba. Czyli miała 8 lat, czyli następny miał 6 i 4. Chyba w roku komunijnym chciała podjąć, bo przed komunią, bo 25 marca była duchowa adopcja w naszej diecezji. Służona to organizowała, więc dzieciaki jakoś to widziały, duchowa adopcja z dziecka poczętego. I jeszcze chyba w roku komunijnym się nie zgodziliśmy. I w następnym roku już tak parła, że tak, że w następnym roku no tam chyba 8-9-letnie dziecko podjęło duchową adopcję. Ale młodsza od 4 lata córka powiedziała, że ona też chce. I rok później podjęła. No to syn w środku no stwierdził, że on też. I stąd od dość wczesnych lat dziecięcych ja nie zachęcam rodziców małych dzieci do męczenia ich długimi modlitwami. Modlitwa codziennie, ale niedługa. Nawet najkrótsza, jak są zmęczone, tam wyczuć moment, tylko tam w imię Ojca, coś tam, Panie Jezu, coś tam, nie? I do łóżeczek. Natomiast one same, że tak powiem, wymusiły dziesiątkę różańca. I były takie sytuacje, że dzieci padały dosłownie jak szmaty wieczorem i było hasło dzidziuś i natychmiast stawały słupka. Dziesiątka różańca dla dziecka to nie jest mało, prawda? Więc to się jakoś tak stało u nas. Natomiast no, muszę powiedzieć takim trochę wstydem, że modlitwa z dziećmi troszeczkę wyparła modlitwę małżeńską. Bo była małżeńska, długie lata czekaliśmy. Pierwsze dziecko urodziło się prawie 12 lat po ślubie. Więc modlitwa małżeńska była jeszcze przed ślubem, jako narzeczeni, tam przez telefon, gdzie modliliśmy. A potem jako małżeństwo, regularnie, codziennie. I potem modlitwa z dziećmi i gdzieś tam bokiem wyszła nasze małżeństwo. Musieliśmy potem szybciutko wracać, że modlitwa z dziećmi tak, ale małżeńska choćby króciutka, żeby była nasza wspólna małżeńska. Ja dzisiaj mówię na przykład małżeństwom jedno ojcze raz przed zaśnięciem. Nie ma, no nie ma, że boli czasami, nie? Oczywiście czasami się nie chce tego powiedzieć, klęknąć koło siebie, jak się wściekłym na siebie. Miałem takie świadectwo przepiękne, gdzie 20 lat po ślubie, para z czwórką dzieci w kościele domowym, porządne małżeństwo. Że im przed ślubem powiedziałem, żeby nie poszli spać bez jednego ojca nasz. Siedzi, no właśnie jesteśmy wierzący, no co jest, no możemy. 20 sekund to trwa. Postanowiliśmy twardo, nie położymy się spać, dopóki nie odmówimy jednego ojca nasz. I mówią, 20 lat minęło, ani razu nie złamaliśmy zasady, ale kilka razy nie poszliśmy spać. Tak byli napaleni, tak byli wściekli, że nie mogli powiedzieć słów, odpuść nam nasze winy, jako my odpuszczamy. Ale konsekwentnie nie położyli się spać. I to też pokazuje jako przykład, że tak naprawdę nawet drobna rzecz wprowadzona w życie, ale konsekwencje, konsekwentnie wyegzekwowana od siebie, cuda czyni. Jeżeli małżeństwo by codziennie klękało do modlitwy Ojcze nasz, nawet jak byli na siebie wściekli, to nigdy małżeństwo by się nie rozpadło. Nie spotkałem takiego przypadku. Jeden mi protestował, że w jego wypadku to nie działa. Myślałem, usłyszał na YouTubie taki tekst, że małżeństwo, które się modli, się nie rozpada. I mówi, bo oni się modlili z żoną. No a się rozwiedli. Był w czerwcu, pamiętam. W styczniu się żona odeszła, miała już nowego pana. I mówi, Boże, modliliśmy się codziennie i jednak żona odeszła. Pytam, a kiedy się przestaliście modlić? Taki zdumiony, skąd pan wie? No wiem. Kiedy się przestaliście modlić? Półtora roku wcześniej. A dlaczego się przestali modlić? No bo przykazania zaczęły przeszkadzać. Tak ludzie odchodzą od kościoła nie dlatego, że, nie wiem, studiowali teologię, Pismo Święte przeczytali 100 razy i stwierdzili, że to wszystko bzdury. Nie. Zaczynają żyć niezgodnie z przykazaniami, a potem szukają pretekstu, żeby powiedzieć, że to są głupoty, no bo o jakiś ksiądz tam się spogubił, o jakieś coś i mam pretekst do tego, żeby być wierzącym, niepraktykującym, co ja nazywam żyjącym, nieoddychającym mniej więcej. Tak? Bo jak ktoś wierzący, to nie może być niepraktykujący. Więc taka jest kolej rzeczy, że ludzie odchodzą od przykazań, potem odchodzą od siebie, tak?
gdyby wytrwali w modlitwie, w sakramentach, to nawet jakby przyszły jakieś pokusy, nawet jakieś upadki, to się podnoszą. A odejście od Boga, od przykazań, otwiera furtkę do odejścia od siebie. I to jest dość powszechne, prawda? Można odmiotowywać, odblokowywać mikrofony, jeżeli ktoś z naszych uczestników w sieci chciałby coś zapytać. Ja może takie pytanie do pana. Jak z tymi autorytetami teraz do rodziców, dzieci do rodziców? No bo kiedyś tak odnoszę wrażenie, że kiedyś łatwiej było ten autorytet rodzica. Teraz tym autorytetem jednak inne rzeczy czasem bywają. I czasem trudno się przebić przez te różne nośniki, jakieś tam typu komórki, jak i laptopy, jakieś grupy internet. Bardzo. Mam takie wrażenie, że jest to trudniej. Oczywiście, że jest trudniej. W moich czasach, jak wychowywałem dzieci, to był problem z telewizorem, który też trzeba było jakoś wygrać. I w naszym wypadku to zrobiliśmy w ten sposób, że no próbowaliśmy różne opowieści biblijne, czytania, potem starszym opowieści z Narni. Różne tam były rzeczy, ale jednak ten ruchomy obraz był bardzo atrakcyjny. I dopiero wygraliśmy opowieścią o tym, jak rodzice się poznali, pokochali. To mogliśmy w kółko opowiadać, trzeba było tylko pilnować, żeby nic żadnego szczegółu nie zmienić. Ale daliśmy czas dzieciom, znaleźliśmy sposób, który je odciągnął od telewizora. Ja myślę, że dzisiaj jednym z trudniejszych praktycznych zadań rodziców jest to, żeby dziecko miało korzystać z mediów elektronicznych, żeby panowało nad nimi. Oczywiście jak tatuś nie panuje, to zapomnijmy o tym, że dziecko zapanuje, to jest jasne, prawda? Więc zadawać najpierw przykład panowania, a potem dawać coś atrakcyjnego, tak jak dzieciakom, jak łaziliśmy po górach, mówiłem, słuchajcie, to może nie pójdziemy na wycieczkę, tylko siądziemy sobie przed telewizorem. Ule, tata, nie wygłupiaj się, nie? Ale gdzieś tam w podświadomości to zostawało, że ma coś za coś, tak? Jak kiedyś córka tam chyba w 6 klasie była u koleżanki, nie zapomniałem pytania, zaraz wrócę do niego dokładniej, ale ty przykład walki z mediami, tak? Była u koleżanki na imieninach, córka taka bardzo emocjonalna, w każdym konkursie startowała, wszystko jedno na co, już ona pierwsza się zgłaszała, tak? I była u koleżanki na imieninach, wracam późno do domu, dzieci śpią, żona mówi, była tam u Soni, były konkursy, wszystkie pytania były z seriali telewizyjnych, ja u nas w domu nie ma telewizora. Mówię, no przecież nie jestem idiotą, wiadomo, że tą żabę będę musiał kiedyś zjeść, tak? Następnego dnia wracam wcześniej z pracy, cześć Marysia, cześć tata. Spodziewałem się szturmu na mnie, tak? Nic. No mówię, o, głęboko siedzi ta rana. Jak tam byłaś wczoraj u Soni? Jak tam było fajnie? Nic, nadal nic, no więc tam ciągnę, no mówię, już słyszałem, że jakieś konkursy były. Tak, tata, tam wszystkie pytania były z seriali, niczego nie wiedziałem, ale i tak z biologii jestem od nich lepsza. Chodzimy po górach, poznajemy kwiatki, ptaszki, roślinki i rzeczywiście tej biologii obecną studia kończyły takie po tej linii, jedna kształtowanie terenów zielonych, druga architektury krajobrazu. I kochamy tą przyrodę, to też na szczęście się nauczył i daliśmy im zamiast mediów elektronicznych wycieczki po górach, tak? Akurat mi było łatwo, bo jako nauczyciel akademicki miałem długie wakacje, więc mogłem dużo czasu z dzieciakami spędzać. Ale wracając do pytania autorytet, bo ono jest głębsze, ono jest ważniejsze. To nie tylko walka z mediami czy z rówieśnikami, bo to jest drugi taki teren zagrożenia dzisiaj, prawda? Rówieśnicy są ogromnie atrakcyjni dla takich małolatów, tam mało nastolatków. I teraz jak obronić autorytet, zwłaszcza ojca? Dzieci potrzebują autorytetu ojca, zaraz powiem, może od razu powiem dlaczego, bo dziecko, dla którego ojciec jest autorytetem, dziecko, które chce być takie jak tato, a to się stanie tylko wtedy, kiedy tato będzie przyzwoitym człowiekiem i nawiąże więź z dzieckiem. I tutaj jest wielki ból wielu ojców, że są przyzwoitymi ludźmi, ale nie umieją nawiązać relacji. Bo oni są od materii dobrzy, tak? Oni są dobrzy od relacji z człowiekiem. Nie nauczył się na żonie
i nie umie na dzieciach. To wszystko jest logiczna konsekwencja, prawda? Jeżeli, to jest bardzo ciekawe, ale taka prawidłowość jest, jeżeli jest dobra, ciepła, taka serdeczna relacja mąż-żona, to ten mąż jest dobrym ojcem, takim właśnie tym ciepłym, relacyjnym ojcem. Ten, który przynosi pieniądze do domu i siada w telewizorze, tak samo jak nie ma kontaktu z żoną, tak samo nie ma kontaktu z dziećmi, prawda? A dzieci potrzebują relacji. Zresztą żona też potrzebuje relacji i z tą relacją mierzy jakość małżeństwa żona, tak? Czuje się kochana, jeżeli mąż wchodzi w nią w relację, a nie dostarcza pieniędzy, nawet dużych, prawda? A my byśmy woleli dostarczyć pieniądze i mieć spokój, nie? Mówię tak troszeczkę symbolami. Ale więc dziecko potrzebuje ojca z autorytetem po to, by się nie pogubić w życiu. I teraz, jak to dzisiaj jest trudno? Tak, kiedyś było dużo łatwiej. Kiedyś ojciec był w naturalny sposób autorytetem i osobą, którą dziecko pragnie naśladować. Kiedy to było? Kiedy mieliśmy warsztaty domowe warsztaty pracy. Czy to była rola, czy to była kuźnia, czy to było rzemiosło, czy to było coś. Ojciec na oczach dzieci pracował. Pracował ciężko, bo praca była mało wydajna, trzeba było pańszczyznę zapłacić, trzeba było jakieś podatki zapłacić. Także ojciec ciężko pracował od rana do wieczora i szacunek dla ojca był naturalny, był jedynym żywicielem i był oczywisty szacunek dla ojca, dla pracy ojca. Nie trzeba było budować autorytetu w żaden inny sposób. Dzisiaj ojciec, zobaczmy, wychodzi do pracy, dzieci nie widzą pracy ojca. Nie widzą. Pieniądze, a pieniądze się bierze ze ściany. Taką kartkę się wkłada. Tam nie ma trudu, tam nie ma potu w tej kartce zarobionych pieniędzy, prawda? Kartkę się wkłada do ściany i wyjmuje się pieniądze. I teraz to jest nowe zadanie, to jest temat dla kobiet. Nowe zadanie kobiet, żeby wzbudzały w dzieciach szacunek dla pracy, niewidocznie dla dziecka, pracy ojca. Tatuś wrócił zdenerwowany, tam nakrzyczał na dzieci. I tak, ale tatuś ciężko pracuje, a praca nie jest łatwa i czasem tata wraca zdenerwowany, usprawiedliwia ojca, który nie najlepiej funkcjonuje, a dzisiaj wiele żon podważa autorytet. No widzicie, jakiego macie tatusia, na szczęście macie mamusię, kogo bardziej kochacie, nie? Rozgrywana jest oczywiście krzywda dla dzieci. Dzisiaj nowym zadaniem kobiet jest budowanie autorytetu męża w oczach dzieci za pracę, jaką wykonuje, której dzieci nie widzą. Oczywiście mądrością faceta jest wzięcie dziecka do pracy, do siebie. Nam się wydaje, co tam takiego ciekawego? Jedno biurko, jeden komputer, nic tam nie ma, nie? Wszystko jest ciekawe dla dziecka. Taki przykład, kierowca tira bierze dziecko do Berlina i z powrotem. 2 dni w szkole zwolnienie z ważnych przyczyn rodzinnych, tak? No to są ważne powody rodzinne przecież. I wydarzy się mnóstwo fantastycznych rzeczy. Dziecko prześpi w szoferce jedną noc, zobaczy, jak tata, nie wiem, wjeżdża tyłem. Ciężarówka z przyczepą, zawsze podziwiałem facetów, wjeżdża tyłem do bramy, po parę centymetrów z każdej strony trafia na pierwszy raz. No przecież szaleństwo. Nie? W każdym zawodzie robimy genialne rzeczy, tylko my tego nie widzimy, dla nas jest oczywiste. I godny podziwu dla dziecka. Ja miałem 6 lat, byłem u taty w pracy, tata pracował w takiej fabryce w budowie, na szwedzkiej licencji, fabryka płyt pliśniowych. Jeszcze tam była na rozruchu wtedy, jak ja tam byłem. Tak? I byłem tylko w sekretariacie. I pani mi podała takie czarne coś z ebonitu i to coś mówiło. Pierwszy raz w życiu widziałem telefon. I ja nie mogłem zrozumieć, tata w takiej fabryce pracuje. Odezwał się tata, ja szybko kończyłem rozmowę, bo się bałem, bo tam tata do mnie gada, nie widzę taty, to wszystko było dla mnie przerażające. Ale to było coś niesamowitego, tata w takiej fabryce pracuje, prawda? Co tam było, nic nie było. Sekretarkę widziałem, biurko i telefon. Więc pokazywać pracę, opowiadać trochę o pracy. Zresztą w ogóle rozmowy z tatą, abyśmy poważnie z dzieciakami rozmawiali. Ja pamiętam rozmowy z ojcem. 5, 6, 7 lat miałem, prawda? Jak mi na jabłku wyciął czubkiem scyzoryka kontur polski. To jest kula ziemska, oj Polska. I mój tata wiedział, gdzie ta Polska leży, jaki jest kształt. No to pewnie jakoś tam dokładnością było zrobione, to nie ma znaczenia. Ale przez kontakt, ale przede wszystkim to docenienie pracy ojca, to jest, tak się buduje autorytet. Ojciec, oczywiście autorytet buduje przykładem, ojciec powinien być zrównoważony, ojciec powinien być odpowiedzialny, ojciec powinien być ofiarny, stateczny, nie jakiś tam smutas, ale na ojcu trzeba polegać, taki
fantastyczny, zresztą duszpasterz akademicki Malina we Wrocławiu, dosyć znana postać, tam on takie dwie ryby wydaje, różne płyty, książki, trochę swoje, trochę innych ludzi. I on opowiada taką opowiastkę, dla mnie genialną. Odwiedziłem kiedyś znajomych, tam podaję imiona, burza była, strasznie lubię burzę, stanęłem sobie w oknie, patrzę, tam kościół wali, piorun w kościół, błyskawice, no, żywioł rozpętany. I taki malec ledwo sięgający do parapetu, tak się oparł o parapet i patrzy ze mną. Mówię, boisz się? Nie boję się. Jak to się nie boję? Aż pełne pory strachu masz na pewno. Nie boję się. Dlaczego się nie boisz? Bo tata jest w domu. Znaczy, tata jest w domu, to nie masz czego bać. Ale to jest robota mamy prawdopodobnie. Nie bój się, tata jest w domu, tak? Więc dzisiaj trzeba też dbać o to, żona powinna dbać o to, żeby ojciec rzeczywiście był autorytetem, był bohaterem, ale niezależnie od tego ma kreować autorytet ojca i kreować ojca na bohatera w oczach dzieci. Dzisiaj zbuntowane kobiety walczące z mężem o przywileje, o władzę w domu, rzadko to robią. I ten brak autorytetu rodziców również bierze się z tego, że oni nie mają wspólnego frontu i że nawzajem się, jak mogłeś tego nie zrobić? Przecież tata powiedział. Zobaczcie, jakie to jest wzmocnienie autorytetu ojca. Nie? I nie rób tego, możesz zrobić tylko, żeby tata nie widział. To zupełnie skrajne zachowania, prawda? I pewnie jest za tym też pewna niewiedza, jak bardzo niszczy dzieci ta niespójność orzeczeń mamy i taty, tak? Jak bardzo niszczy dzieci to podważanie autorytetu, wzajemne. Ojciec podważa autorytet matki, matka autorytet ojca i walczą o to, kto będzie ważniejszy dla dziecka. To jest krzywda dziecko wyrządzane. Także problem autorytetu to jest problem na osobną konferencję, arcyważny, i trzeba naprawdę świadomie dbać i pracować o to, żeby mieć autorytet w oczach dzieci, bo to jest najsilniejsze narzędzie zachowania dzieci w tym świecie, żeby się nie pogubiły właśnie przez media. Ale pierwszym elementem budowania autorytetu to jest własny przykład. Nie da się tego oszukać, tak? Nie da się udawać porządnego, udawać opanowanego i tak dalej. Za długo, przepraszam. Słyszałem kiedyś, że okres buntu nastoletniego to jest czas, kiedy dziecko weryfikuje autorytet ojca. Tak. Ale to już, to mogę na ten temat jeszcze słowo? Bo to jest jedno bardzo ważne zagadnienie. To nasz przyjaciel Staszek Sławiński na ten temat mówi, pedagog, że my nie rozróżniamy, dlaczego dziecko nas słucha. Mówię pięciolatkowi, pozbieraj klocki, zbiera, jest zadowolony. No, powiedziałem, że zbiera, no, w porządku chyba, tak? Niekoniecznie. Jeżeli pozbierał dlatego, że przyznał tacie prawo decydowania o pewnym, że tata jest mądry, tata ma prawo mi pewne rzeczy nakazać i zakazać. No o to trzeba zabiegać, to trzeba tłumaczyć. To wtedy jest to posłuszeństwo i jest to dobre. Ale jeżeli dziecko zbiera klocki dlatego, że się boi, że dostanie lanie, to jest uległość i rodzi się mentalność niewolnika. Czekaj, jak będę duży. Czekaj, jak będę silny, to ci za wszystko oddam. I on siłę swoją czuje, mając właśnie te nastolatek i to jest bunt nastolatka. Ale on się zrodził wtedy, kiedy dziecko ze strachu zbierało klocki. My nie zabiegamy o to, żeby dziecko nam przyznawało prawo decydowania o sobie. Dla mnie znacznie prostsze jest wymusić. Rób to, bo cię leje. Tylko skutki są opłakane i to w sensie dosłownym. Posłuszeństwo jest czymś bardzo, bardzo pozytywnym. My mamy te takie, jeszcze z czasów pewnie zaborów, taki uraz, kolaboracja. Kolaboracja to jest bardzo dobre słowo, to jest współpraca. No. Tylko hańbą była współpraca z zaborcą, najeźdźcą, okupantem, czy tam sowiecką władzą w latach tam powojennych. Prawda? I my to niestety przełożyliśmy na to, że hańbą jest jakiekolwiek podporządkowanie się komukolwiek. A przecież nawet w czasie wojny, no nie pamiętacie tego czasu stanu wojennego, ale to formacja ZOMO, milicja wówczas obywatelska, wojsko, które się też włączyło w to wszystko, no to były znienawidzone formacje. Wchodzili do domu, robili rewizje, pałowali uczciwych ludzi,
Pamiętam, jak byliśmy na placu 13, w którymś tam miesiącu stanu wojennego, 13, na placu Mickiewicza w Poznaniu, żeby położyć kwiatek pod pomnikiem. Było tam może setka, na dużym placu tam garstka osób i ileś tych but zaczęło jeździć wkoło placu z megafonami takimi, armatki wodne, opancerzone, te wozy, prawda, tam za kratkami, ci tam w maskach z pałami gotowymi do użytku, tak, i te armatki na tych kilka takich pancernych wozów za armatkami i z tych megafonów. Wzywamy do natychmiastowego rozejścia, w przeciwnym razie będziemy zmuszeni do użycia siły. No, przepraszam, zwierzęca, taka nienawiść się rodziła w człowieku. Ja byłem przerażony tym, co w środku poczułem. Jakbym mógł, to bym ich pogryzł. Prawda? Ale w tym samym czasie ten sam milicjant stoi na skrzyżowaniu, kiwnie ręką, tak stoję, kiwnie ręką, tak jadę. I nie mam pomysłu, żeby go nie słuchać na złość. Dlaczego? Bo w tym zakresie ja mu przyznałem władzę. On jest dla mnie pomocny. Ja wiem, że jak on stanie na skrzyżowaniu, sprawny milicjant, policjant dzisiaj, to zrobi to znacznie szybciej, bo to jest każde skrzyżowanie najlepiej zorganizowana sygnalizacja świetlna. Prawda? A więc świadomie jestem posłuszny, bo to jest w moim interesie. I o taką postawę w dzieciach należy dbać, wychowując je. Nie żeby zrobiło, co mu każe, tylko żeby wiedziało, że tak jest dobrze, jak tata mówi. Bo się przekonało wielokrotnie i czasem pozwoli sobie nabić guza. No, jakbyś posłuchał tatusia, byłoby troszkę inaczej, no ale na drugi raz będziesz wiedział, tak. Ale też budowanie autorytetu to jest również przyznanie się do błędu. Tego nie umieją ojcowie. Tak, przepraszam cię, popełniłem błąd. Obyś ty przy swoich dzieciach mniej błędów popełniał. Ale jedno chciałbym, żebyś nie zwątpił w to, że ja chcę twojego dobra, chciałem i będę chciał twojego dobra. Mogę je źle ocenić, mogę popełniać błędy. Tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia błędów. Przepraszam cię, że tym razem się pomyliłem. Może jeszcze jedna migawka na utrzymanie autorytetu. Bo rozróżnijmy autorytet mamy od taty. Mama, będąc dziećmi z natury rzeczy dłużej, z tymi małymi, mama, która robi mnóstwo rzeczy na raz, wydaje setki poleceń i nie jest w stanie upilnować, wyegzekwować tych poleceń. Dziecko każde się szybko zorientuje, że mama powiedziała, ono nie zrobiło i nic się nie stało. Czyli takiego, mama nie może być instancją. Czasem to się tak zmienia, że mama jest instancją, a tata jest taki cieplutki i pozwalający na wszystko. Niedobrze, bo ta instancja nie będzie dobrze funkcjonować. I niestety mamy próbują wykorzystać ojców, czyli swoich mężów, do takiego załatwienia rzeczy, żeby pozbierało klocki, tak? No powiedz mu coś, on mnie się nie słucha. To nie jest mądre, bo jak jest zmęczone dziecko, to tatę też nic się nie posłucha i przeżyje. Nie posłuchałem taty i nic się nie stało. Dziecko ma wiedzieć, jak już tata powiedział, to koniec. Dlatego nie warto używać taty do głupich, takich dumnych decyzji. Zachować męża, ojca jako instancję. I to powinna podkreślać żona. No przecież tato powiedział. No jak mogłeś tego nie zrobić, prawda? Ale też trzeba, myślę, że tłumaczyć dzieciom, że my je kochamy i dlatego musimy nawet czasem ukarać. To żona mnie tego nauczyła. Zanim dziecko dostało jakąkolwiek karę, dowiadywało się, że jest kochane. I dlatego nie mogę pozwolić na takie zachowanie. I żebyś zapamiętał, że tak się nie robi, masz... To jest konsekwencja. Zresztą jeszcze jedna rzecz. Kara wydana dziecku, które nie wie, za co dostało karę, jest bardzo niebezpieczna, bo dziecko się buntuje, prawda? Pamiętam rozmowę z wychowawcą z domu poprawczego wiele lat temu. Tak mówię prywatnie, bijecie, bijemy, musimy. Solidnie, solidnie, inaczej byśmy reżimu nie utrzymali, żadnego. Ale mówi, nie mogę nikogo uderzyć, kto nie ma pełnej świadomości, za co dostaje. Bo nie przeżyje nocy. Poderzną mi gardło. Jeśli się poczuję skrzywdzony. Bardzo mi to zapadło w pamięci, prawda? I dziecko nie może poczuć się skrzywdzone karą. Coś zrobiło, dostaje karę, nie wie za co. I się buntuje. Dlatego lepiej kary zastąpić konsekwencjami. I zwłaszcza jak te dzieci są troszkę większe. Ustalamy zasady i konsekwencje nieprzestrzegania zasad. To
Nie ma się co buntować. No może przykład prosty. Dzieciak tam naście lat, wychodzi do kolegi, tak tylko się umawiamy, wracasz o 20:00, musisz być w domu. Nie obchodzi mnie, czy tramwaje jechały, czy nie jechały, czy się spóźnił autobus. O 20:00 masz, tak, będę w domu o 20:00. Tylko pamiętaj, umowa jest taka, jesteś w domu o 20:00. Gdybyś, coś się stało, trzęsienie ziemi, coś, byś był o 21:00, to przez najbliższy miesiąc wracasz do domu o 19:30. Zrozumiane? Zrozumiane. Łatwo dziecku zgodzić się na zasady, jak wierzy, że je wypełni. Prawda? Bo chce je wypełnić. Wraca o 21:00, najbliższy miesiąc. Nie ma, że wścieka się na taty. Przepraszam cię, synku, ale to nie tata. To ty wybrałeś sobie to, że w najbliższy miesiąc będziesz wracał o 19:30, bo taką zasadę przyjęliśmy. Czyli wtedy jest konsekwencja. Może się wściekać na siebie, że tą minutę się spóźnił, ale nie na tatę. Dziecko bardzo łatwo dzisiaj zresztą podpuszczane przez wszystkich, prawa dziecka wszędzie, a obowiązków nigdzie, i gdzie bardzo łatwo oskarżać rodziców. Tak, wszyscy rodzice pozwalają, a wy nie. Prawda? To jest typowa odzewka dzieciaka. Nie? Więc dlatego trzeba tłumaczyć dzieciom cierpliwie, że to nie jest kara, tylko konsekwencja. Taka jest zasada w naszym domu. No. Także, a wracając na momencik do tych mediów elektronicznych, to nie jest sukcesem wychowawczym, że dziecko ma najlepszą komórkę w klasie, a jest prawdziwym sukcesem wychowawczym, jak dziecko jedyne nie ma komórki w klasie i nie czuje się gorsze. Ale to się nie stanie automatycznie. To dziecko musi wiedzieć, że ono nie potrzebuje komórki, żeby trafić do domu, tak? Nie potrzebuje komórki, żeby tam pikusiami grać, bo woli sobie coś mądrego poczytać na przykład. Także, ale to trzeba dużo czasu z dziećmi takiego i też przykładu. Jeżeli my, ojcowie, siedzimy godzinami w internecie, w gierkach, w tam nawet poważnych grach, nawet uczących, strategicznych, takich czy innych, to dziecko będzie dążyło do tego samego. Tak? I chyba dzisiaj jednym z większych zagrożeń to jest właśnie to są media elektroniczne. Nawet jest taka książka niemieckiego profesora pod tytułem Demencja cyfrowa. Porządna kniga naukowa udokumentowana badaniami, gdzie okazuje się zanik pamięci młodych ludzi na skutek nadużycia mediów elektronicznych. Szukając na przykład informacji w internecie, nie wiem, wysokość Mount Everestu. Jak każdy dzieciak szybciutko wklepie i szybko znajdzie to, co zapamiętuje? Nieszukanej informacji nie zapamiętuje, bo po co? W każdej chwili może ją znaleźć. Zapamiętuje ścieżki dostępu. A te są dość prymitywne, więc dziecko przestaje używać mózgu. Traci zdolność pamiętania, zaniki pamięci. Gdzie rodzice się cieszą, dziecko ma 3-latka, już umie na komórce coś tam znaleźć, spokojnie. Niech umie w książeczce pokolorować rysunki czy coś takiego, prawda? Także na pewno dzisiaj ogromnym wyzwaniem dla rodziców są media elektroniczne, a drugim zawsze byli i są rówieśnicy. I dlatego z mediami trzeba mądrze zawalczyć, umieć nauczyć używać. Może jeszcze zaraz podpowiem jak, a rówieśników dobierać. I jak jesteśmy we wspólnocie, możemy wyjechać w kilka zaprzyjaźnionych rodzin na wakacje i siłą rzeczy rówieśnicy są z tej samej opcji, prawda? Z tego samego systemu wartości. Nie dziwią się, że się modlimy przed jedzeniem, nie dziwią się, że jedziemy w niedzielę na prześwięto, na przykład, prawda? A co do sposobu zwalczania, to generalnie chodzi o przejęcie kontroli rozumem i wolą nad używaniem mediów. Ja mam stare przykłady, bo w czasie, kiedy ten nasz dzieci był mały, to aktualny był telewizor, prawda? Ale i może przykład z telewizora. Powiedzmy, chłopak ogląda 20 godzin telewizję w ciągu tygodnia. To jest dużo? No, to nie tak dużo nawet. Przeciętny Niemiec dzisiaj, z tej książki dane, 7 godzin z minutami spędza w mediach elektronicznych. Przy czym jak jednocześnie ma komórkę, telewizor i komputer włączony, to się liczy tylko raz. Czyli realnego czasu. 7 godzin z minutami z doby ma na media elektroniczne. Prawda? No to już jest przerażające. No powiedzmy, że 20 godzin tygodnia. Mówię, siadam z chłopakiem, słuchaj, 20 godzin, dobra, jest to dużo, no, ale to jest twoje życie, twoja sprawa. Tylko zróbmy taki jeden mały myk. Siadamy w niedzielę, bierzemy program telewizyjny i zakreślamy, co oglądasz. 20 godzin, ani minuty mniej. Ale to natychmiast wyłączasz.
oglądasz to, co wybrałeś. Co się stało? Przeszła na kontrolę rozumu i woli. Rozumu, że włącza, pilnuje, kiedy to się zaczyna. Woli, że wyłącza, się kończy. I jeżeli parę tygodni obróci, to można podjąć z nim dyskusję, czy nie przeszlibyśmy na 15 godzin na przykład, albo na 18 na początek. Ale dlaczego dzieci tak się wściekają, jak im się odbierze komórkę, czy wyłączy komputer? Bo one nad tym nie panują. Więc to, żeby dziecko może nawet tak długo w tym siedzi, sterujmy, żeby to były mądre rzeczy, nie głupie, tak? Nie jakieś tam strzelanki. Jak już coś siedzi w telewizorze, to niech tam jakieś grę logistyczną sobie robi, jakieś tam skojarzenia czy coś, uczące coś. Ale przede wszystkim, żeby nawet pewnym, jakby na przykład widziałem w Stanach, rodzice zamykają w sejfie dzieciom komórki i tam wydają na godzinę dziennie. No. Jak dostatecznie długo to potrwa, to może też jakiś efekt osiągną, prawda? Bo godzinę dziennie i koniec, nie? A dzieci tylko kombinują, jak to oszukać, tak? Więc dużo lepiej jest, że dziecko samo, są takie liczniki, można sprawdzić, ile kto tam był, czy w telefonie, czy w internecie, że dziecko samo ustalamy ile, nawet lekko powiększony limit, ono samo pilnuje. Ustalamy wspólnie karę, którą samo od siebie egzekwuje. To tak się uczy odpowiedzialności. A dzisiaj to jest, myślę, bardzo trudne zagadnienie. Ja wiem, mówię, szczęściem, że ten telewizor wyrzuciliśmy, zaczęły wchodzić komórki i żadne nie zaraziło się tym wszystkimi grami, tym wszystkim. Nie? Są od tego wolni. Ale gdyby się urodziły parę lat później, pewnie te środki by nie wystarczyły, które my stosowaliśmy. Także dzisiaj trzeba obmyślać nowe strategie na zapanowanie nad mediami. Ale dziękuję za to pytanie o autorytet, bo to jest kluczowa sprawa dzisiaj. Kluczowa nie tylko dla nas, żebyśmy mieli swoje szczęście, że dzieciaki idą w dobrą stronę, ale dla dzieci, że się nie gubią w życiu. Jeżeli będzie ojciec przyzwoity, miał autorytet u dzieci, miał relacje z dziećmi, to te dzieci się nie pogubią w życiu. To jest walka o życie i śmierć i o szczęście. Już nie mówię o wieczności, prawda? No bo to wszystko przechodzi. Widzę, że inni też korzystają z tego, z momentu. Mamy w tym momencie 44 uczestników na łączach. Czy ktoś ma pytanie? Jak nie, to pewnie będziemy powoli lądować. Ja tak się zastanawiam, ale nie wiem, trochę nie śmiem pytać. Wal śmiało. Bo jak się popatrzy na Jezusa, który 12-letni szedł do świątyni i powiedział wtedy Maryi i Józefowi, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w sprawach mojego ojca, to jak popatrzymy, to był czas, kiedy chłopcy w Izraelu zyskiwali dorosłość względem prawa. Czyli w jakiś sposób to był ten czas 12-13 lat przejścia z dzieciństwa do dorosłości. My w tym momencie nie mamy czegoś takiego. Mało z tego, te dzieci nastoletnie, one właściwie dużo mogą, a za nic nie odpowiadają. W jaki sposób wprowadzić taki element przejścia w dorosłość i myślę sobie, że takie nastoletnie dziecko naprawdę już może być odpowiedzialne. Gdybyśmy tak sięgnęli do klasyki pedagogicznej, to byśmy wyczytali, że dziecko 12-letnie powinno być zdolne do podjęcia mniej więcej połowy ważnych decyzji życiowych. A nasze dzieci nie są do tego zdolne, bo są traktowane jak dzieci, tak? Ja mówię matkom na przykład. To jest kwestia uczenia odpowiedzialności. To jest świadome uczenie odpowiedzialności. Czyli co obserwujemy dość powszechnie. Mamusiu, kup nam pieska, tak? Tatusiu, mamusiu, kupcie nam pieska. Będę codziennie chodził o 6 rano, będę wychodził wysiusiać pieska, potem będę sprzątał po nim, będę karmił. Po tygodniu tatuś z mamusią zasuwają z pieskiem, tak? No to jest dramat. Dziecko dostało jeden kwiatek do podlewania w jego pokoju
i kwiatek niepodlany usycha, nawet jak był drogi, prawda? I dziecko widzi, nie podlałem, uschło. A mamusia ukradkiem podlewa, bo szkoda kwiatka. No? Już nie chcę mówić o rybkach w akwarium, czy o piesku. No nie, ale dziecko musi przeżywać konsekwencje. Dziecko kopie o piłkę, o ścianę sąsiada. Tata mówi, uważaj, żebyś tam szyby nie wbił. O, tata, jestem dobry piłkarz, mi nie zejdzie. Bach, szyba poszła po chwili. Nie? Oczywiście, że nie wolno dziecko zostawić samego, małego w takiej chwili, ale biorę dziecko za rękę, idziemy. Nie dziecko chowam za plecy i załatwiam z sąsiadem, tylko idę z dzieckiem. Bierzemy pod pachę świnkę, skarbonkę. Dziecka, tak, oszczędności całożyciowe. Idziemy do sąsiada, rozpruwamy świnkę, stwierdzamy, że jest za mało. Zastanawiamy się, co zrobić, jak tą szkodę wyrównać. Jak dziecko już jest troszkę większe, to może będzie sąsiadowi trawnik kosić. Może tata ewentualnie pożyczyć jakieś pieniądze. O, nawet może jakoś wspomóc trochę dziecko. Ale niech dziecko czuje, że zrobiło i są konsekwencje. Dzisiaj dzieci mają prawo, ale zobaczcie, cały w szkole układ. Dziecko ma wszystkie możliwe prawa, żadnych konsekwencji, żadnych obowiązków. Jak w dobrej poznańskiej szkole dzieciaki wyjechały, tak, no, chodząca za najlepszą szkołę, wyjechały do Francji, dwóch, maturalna klasa, gdzie dwóch chłopaków się spiło, narozrabiało, policja interweniowała, wyrzucono ich ze szkoły, no to słusznie. Po czym okazało się, że ojcem jednego z chłopców był prawnik, wytoczył sprawę nauczycielom, że nie dopilnowali dzieci i chłopcy zostali przywróceni do szkoły i w aurze bohaterstwa chodzili po korytarzach i wszyscy im zazdrościli, prawda? No nie wolno takiej sytuacji dopuszczać, prawda? A to się dzieje dzisiaj. Dzisiaj dzieci dyktują warunki w szkole, dzisiaj dzieci terroryzują nauczycieli. No i to jest do wywrócenia do góry nogami cały system szkolny, tak? Na szczęście rodzice się budzą i zakładają szkoły i znam małżeństwo, które założyło przedszkole, jak dziecko szło do przedszkola, bo żadne z okolicznych przedszkoli nie spełniało ich standardów. Społeczne przedszkole założyli. Dziecko najstarsze szło do pierwszej klasy z przyjaciółmi. Założyli szkołę podstawową, jak poszło do gimnazjum, założyli gimnazjum. Prawdziwa historia, prawda? Takie w duchu Sternika mniej więcej. Znam wiele rodzin, które nie puszcza dzieci do szkoły i uczą w domu. Wiele szkół jest tak destrukcyjnych, że rzeczywiście strach tam dzieci posłać. No to oczywiście to nas czeka, żeby coś z tym zrobić, tak, ale wobec tych wszystkich liberalnych pomysłów i ataku sił zła, no to wcale nie będzie takie proste zreformować szkołę w rozsądny sposób, tak. Nasz przyjaciel był w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ale gdy próbował jakiekolwiek rozsądne rzeczy zmienić, to pan chce obniżyć poziom szkoły, tak? Bo chciał przejść z zapamiętywania, to jest ogłupiające tak naprawdę, na rozumienie. I siłą rzeczy dziecko by nie znało 100 najdłuższych rzek na świecie, tylko 10. No nie, to jest obniżenie poziomu. Dzieci niczego nie rozumieją, tylko rozwiązują testy. No. Także że to jest dramat. Ja to widziałem u studentów, którzy nie dość, że nie umieli myśleć, to nie chcieli myśleć. Ja dawałem, miałem tam z przedmiotów technicznych, jakieś projekty wydawałem, mówię, proszę pana, ma pan taką możliwość. Jeden projekt pan dostanie tutaj taki, że pan sobie otworzy projekt kolegi, poślini palec, podstawi swoje dane, zajmie to panu kilkanaście godzin i zrobi pan to. Dojdzie pan do wyniku, zrobi pan. A ma pan tu drugą propozycję, projekt, dużo mniej czasu panu to zajmie, ale musi pan pomyśleć. Oczywiście mam konsultację, ja panu mogę pomóc w myśleniu. Co pan bierze? 95% brało sztampę. Nie chcę myśleć. No bo całą szkołę było oduczane myślenia. Uczeń, który na Polsce spytał o historię, co się w tym momencie działo, albo na historii skojarzy, no nie, to jest nieznośne. A uczeń, który coś w ogóle więcej umiał od nauczyciela, to już jest w ogóle straszne zagrożenie, nie? Miałem taką sytuację, gdzie córka kolegi, która w podstawówce jakieś tam była w finale olimpiady biologicznej, była dręczona przez panią z biologii w liceum i miała tam ledwo trójczynę, tam czasem dwójkę. Nie? Bo pani poczuła się zagrożona.
Bo dzieciak rzeczywiście był zainteresowany. Obrzydziła i tak biologię, że z wymarzonej biologii w ogóle poszła na zupełnie inne studia, na politechnikę poszła. Nie? Autentycznie zainteresowana i autentycznie wiele wiedząca. Nie? A więc szkoła, no niestety, czasem zabija. Właściwie nie musimy myśleć, wystarczy włączyć telewizję, wszystko nam powiedzą. Tak. Kto jest dobry, kto jest zły, na kogo głosować, kogo nie głosować, tylko zależy, jaką telewizję włączymy i od tego zależą wyniki wyborów. Tak. I śmieszne, ale od... Bo to nie jest to, że ludzie zupełnie jednak nie potrafią myśleć, bo czasem potrafią trochę wyciągać wnioski. Tylko z jakiej bazy danych startują? Jedna podała inną bazę, druga inną. I obie strony wyciągają właściwe wnioski. Tylko która baza danych jest bardziej sfałszowana? Pytanie. To jest problem dzisiaj mężczyzn, którzy potrafią sobie do oczu skakać, bo w jakichś tam sprawach, czy politycy, czy ktoś, bo startują z innych baz danych. Dlatego uważam, że nie należy korzystać z mediów, których redaktorzy naczelni są nieuczciwi. Są łajdakami. Nie korzystać. Nawet wiadomości sportowych nie słuchać. Bo nie powiedzą żona piłkarza w tamtych mediach, tylko powiedzą aktualna partnerka. Mimo, że jest jedyną żoną, której jest wierny od zawsze, napiszą aktualna partnerka. Tak? Więc no to między wierszami to wyłazi. Dlatego ja uważam, że pierwszym, co należy zrobić, to sprawdzić redaktora naczelnego. Jak jest przyzwoitym człowiekiem, to ewentualnie można sięgnąć po tą stację, czy po tą gazetę, czy po tą książkę. Książka, kim jest autor? Kim jest autor? Jeżeli jest uczciwym człowiekiem, to warto ją czytać. A jeżeli jest sprawnym łajdakiem, to lepiej nie, bo nam wciśnie do głowy jakieś tam chore idee, do których zaczniemy tęsknić i zaczniemy o tym marzyć. To przedostatnia szansa na zadanie pytania. Jeśli ktoś chce. Bohaterowie są zmęczeni. Tak. Mogę ja zadać pytanie? Oczywiście. Dawaj. Mam takie przemyślenie, że nie jest drogą po prostu powrót do natury, do podstawowych rzeczy. Jeżeli wychodzimy od relacji z Bogiem, tak? Kochamy Boga i tutaj budujemy relacje. Później budujemy relacje z żoną i z dziećmi. I żeby uciec właśnie od tych mediów, wychodząc właśnie do natury, w naturze wiele bardzo rzeczy można się nauczyć, dlatego są takie ciekawe, zielone szkoły. Co pan na to właśnie myśli? Czy właśnie spędzanie czasu na naturze, spędzanie czasu z rodziną, pokazywanie właśnie dzieciom, budowanie właśnie, nie wiem, relacji, podawanie im odpowiedzialności, że one są na coś odpowiedzialne, rozmowa na naturze, powoduje to, że one po prostu zaczynają się całkowicie wyciszać i koncentrować się na sobie, tak? Zaczynają odnajdywać siebie, tak, i odnajdywać prawdziwego Boga. Czy to jest taka właśnie droga do tego, żeby po prostu też budować autorytety i budować więzi z wszystkimi? Zdecydowanie tak. Obcowanie z naturą zawsze wpływa dobrze na człowieka. To z tą naturą taką prawdziwą, tak? Nie wynaturzoną naturą, nie tak przetworzoną, że już nie przypominającej natury. I to zresztą była nasza metoda. My bardzo dużo czasu z dziećmi spędzaliśmy. Najpierw jak były dzieci małe nad jeziorem, znajomy leśniczy wydzielał nam kwartał jakiś tam w lesie nad przepięknym, czystym jeziorem. I wakacje mieliśmy tańsze niż pobyt w domu. Las nas żywił, grzyby, ryby i tak dalej. I to na pewno dobrze robiło. Koiło wręcz. Jak dzieci troszkę podrosły, to przenieśliśmy się w góry. Mamy taką chatkę w górach. Starą walącą się chatkę za grosze kupiliśmy i tam jeździmy. Na pewno obcowanie z naturą dobrze działa. Zresztą ja jestem pod wrażeniem ludzi, którzy żyją na łonie natury. Jestem pod wrażeniem górali. Fantastyczni ludzie, którzy nie mają jakichś wielkich wykształceń, szkół nie pokończyli, ale mają taką prawdziwą, zdrową mądrość. Ja nie zapomnę, sąsiad, pan Franek, maluje płot. To tam lata temu. Tam wtedy miał 60 lat, teraz ma 80 parę. No i mówię, panie Franku, tak elegancko tutaj ten plot wymalowany. Pan Franek na mnie spojrzał figlarnie, mówi, musi być elegancko. Wchodzimy do Unii Europejskiej, wszystko będziemy mieli za darmo. Prawda? Oczywiście se kpi. Profesorowie wyliczali, jakie będą korzyści,
A pan Franek wiedział, że jak się silny łączy ze słabym, to prędzej czy później ten słaby będzie za to pokutował, prawda? Zdrowy rozsądek. I tam nie ma wątpliwości, na kogo głosować, tam nie ma wątpliwości co do podstawowych takich spraw człowieczych, tak? Jest dobro, jest prawda, jest słowo, które coś znaczy. Wójt coś powiedział na moście i po 6 latach bez żadnego podania załatwia sprawę, bo obiecałem, prawda? A spotkaliśmy się na moście po wyjściu z kościoła, pogadaliśmy chwilę i on powiedział, że to załatwi, jak tam przyjdzie pora jakaś tam. I załatwił. Oczywiście w ramach prawa wszystko i tak dalej, prawda? Ale jak słowo ktoś powie, to nie trzeba spisywać jakichś umów, jeszcze małym druczkiem jakieś aneksy, które będą oszukają kontrahenta, prawda? No? Jest ludzie, którzy żyją na łonie natury, blisko natury są jakby, chciałbym powiedzieć, z natury lepsi. Natura koi i przebywanie, nawet ludzi tak zwanych miastowych, tych w zgiełku żyjących, to wyjście chociażby na te wakacje na łono natury, w dzicz, oby bez właśnie telewizora, komputera, komórek, jak się tylko da, przynajmniej z ograniczonym używaniem, na pewno dobrze działa na psychikę i takie... I również na pewno dobrze działa na więź z Bogiem, tak? I obcowanie z naturą na pewno przybliża do Boga i to Edyta Stein, Benedykta od Krzyża powiedziała, każdy, kto uczciwie szuka prawdy, znajdzie Boga. A tą prawdę najbardziej widać w dziele Boga, w stworzeniu, prawda? W przyrodzie. I podziw dla przyrody powinien przekładać się na podziw dla Stwórcy. I obcowanie z przyrodą w naturalny sposób przybliża do Boga i to jest moje osobiste doświadczenie naszej rodziny i jestem tym głęboko przekonany, także tutaj jak najbardziej z Panem się zgadzam, że my zamiast być tam jakieś tam ekologiczne hasła głosimy, czasem wariackie, ale prawdziwie natury nie szanujemy, nie kochamy i nie obcujemy z nią tak na co dzień na tyle, na ile to jest możliwe. Już nie chcę przedłużać, bo tu można ten wątek ekologiczny też jeszcze pociągnąć. Myślę, że jesteśmy już, bohaterowie są zmęczeni, tak, więc powoli będziemy lądować. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa po raz drugi. Sprzedana. Wspomniał Pan o tej kwestii związanej z dziećmi, czyli z też z tą ryzykiem związanym z rówieśnikami i też o tej kwestii szkoły, tak? Jeżeli teraz jesteśmy przed takim wyborem z jednej strony szkoły, ale nie mamy zbyt dużego wyboru i ta szkoła jakby w jakiś sposób jest z jakichś pewnych założeń dana nam ze względu na daną lokalizację czy jakąś tam techniczną kwestię. Na ile, że powiem, musimy nadrobić, że tak powiem, poza szkołą ten czas i na ile, że powiem, musimy wpływać na tych rówieśników spoza trybu szkolnego, żeby dzieci zachować w jakimś normalnym, że tak powiem. To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest tak łatwo, bo czas spędzony w szkole jest bardzo długi. Także wakacje są takim czasem, gdzie może się bardzo dużo dobrego lub złego zadziać i wakacje bezwzględnie należy wykorzystywać na dobór rówieśników, obcowanie z przyrodą i te rzeczy, o których mówiliśmy. Natomiast w związku z tym, że dziecko w szkole musi spędzić bardzo wiele godzin, to rozsądnym jest wybierać szkołę. Ja podpowiadam klucz, nawet nie nazwa, że się Jana Pawła II to będzie dobra, albo społeczna to będzie dobra. Nie. Osobiście poznać dyrektora szkoły. Bo on będzie decydował o doborze nauczycieli, o profilu, o tym, jak będzie realizował program. Nie jaki będzie formalnie zapisany program, jak będzie realizowany. To jest pierwsza rzecz. Wpuszczając dzieci do szkoły, warto poznać osobę dyrektora, choć czasami mamy mały wybór. Chociażby komunikacja, dowóz dzieci i tak dalej. Prawda? I drugą rzecz, którą bezwzględnie należy robić i niestety rodzice polscy słabo z tego korzystają, przeciętnie, to jest wpływać na to, jaka będzie szkoła. Są 3 podmioty w szkole. To jest jeden, to jest Rada Pedagogiczna Nauczyciele, drugie Rada Rodziców i trzecia samorząd. I te 3 podmioty mogą w szkole zrobić wszystko, nawet zmienić dyrektora. I jeżeli rodzice rozsądni wchodzą do rad rodziców,
to mogą bardzo istotnie wpłynąć, choćby na to, że nie wpuszczą do szkoły jakichś podejrzanych edukatorów, prawda? Że jakiś nauczyciel, który jest no, demoralizujący, będzie zwolniony ze szkoły nawet. Nawet tak. Ale to trzeba się zaangażować. Ludzie dają dziecko do szkoły, nie mają czasu się angażować i nie będą interweniować, gdy coś złego się będzie działo, dlatego że mają w szkole zakładnika, bo dziecko będzie cierpieć. Tak? Jak ja się wychylę, to moje dziecko potem oberwie. I rzeczywiście tak się dzieje czasem. No ale to już trudno. Znałem takiego ojca, który w dawnych czasach, którego dziecko do 8 klasy było w 6 szkołach, bo w każdej się narażał. Także się odbijało na dziecku. Oczywiście to i tak się odbiło na dziecku, ta ciągła zmiana kolegów, prawda? Ale on był taki bojownik nieustępliwy, prawda? Natomiast rzeczywiście jest jakimś sposobem wejście w radę rodziców, a niezależnie od tego jest prawo, które my rodzice powinniśmy egzekwować. I nie wolno wpuścić do szkoły kogoś, kto nie był w sprawach powiedzmy intymnych, tak zwana edukacja seksualna, raczej wychowanie prorodzinne powinniśmy mówić, bez sprawdzenia, kto to jest. On powinien mieć spotkanie z rodzicami, oni się powinni o wszystko wypytać. Takie jest prawo. To jest powszechnie łamane. Kiedyś było prawo, że rodzice muszą napisać oświadczenie, że zgadzają się na to, że dziecko będzie chodzić na dodatkowe lekcje? A dzisiaj to zmieniono chytrze za poprzednich rządów, że rodzice mają prawo napisać oświadczenie, że się nie zgadzają. A na Zachodzie nie mają prawa się nie zgodzić. Dziecko jest własnością państwa i państwo je demoralizuje według własnych standardów. Nie? Więc też, no niestety, też tam tracimy jakieś tam pola, ale nadal ciągle jeszcze rodzice mają szansę mieć solidny wpływ na szkołę, ale to kosztuje trochę czasu. No. To kosztuje jakieś poświęcenie. Gdyby rodzice wykorzystali swoje możliwości, to szkoły by były dużo lepsze niż są.